No cześć. Oto jestem. O, było słychać grę. No, bardzo możliwe. O, właśnie, a propos słyszenia. To chciałam sobie włączyć muzykę wyjątkowo, jako że nie ma montażu żadnego, to możemy sobie tutaj. O, tak. Zadowolić się muzyką z dwójeczki. Można przywajbić. Nie, to nie jest dom Ruby. Tam było jakieś pytanie o jakieś pokolenia w Sims 3. Myślę, że Tali nie będę na studiach szukała nikogo, bo nie będzie na to czasu. I w ogóle, no, jakby przypomnę w następnym odcinku zasadę, kto dziedziczy, no nie? I w ogóle, kiedy w ogóle będziemy się, w ogóle, kiedy się będziemy zastanawiać nad jakimikolwiek związkami. Od kogo był ten Connor? No dobrze. No, wiadomo było, że takie pytanie padnie. To jest wnuk Johna. Jana Haka, w sensie. I Henifery również. Bo był Konrad, młodszy brat Lucy. Potem był Connor. No i jest Colin. I jeszcze była Catherine, która bardziej tutaj dziedziczy jakby tradycję rodzinną. No i jest też Cohen. Więc. No, Connor to jest takie trzecie w zasadzie pokolenie, także. A już w większości rodzin mam piąte, albo że nawet czasami i szóste, zależy. On w sumie nie żył aż tak długo. 81 lat w tym momencie, ma 82, będzie miał jak umrze. Także. Aha, on tutaj w ogóle z Brookshire Batą coś robi, lol. Dobrze wiedzieć. No, ale już za dużo nie porobi. Tak, on jest burmistrzem i na razie nie ma za bardzo nikogo na jego miejsce, bo jedyną osobą, która pracuje w polityce jest Catherine, czyli jego córka, która ma teoretycznie po nim odziedziczyć tron, że tak powiem, ale nie wiem. Nie wiem, jak to będzie. Ona jest dopiero na czwartym poziomie, a nikogo innego w polityce chyba nie ma. Także się jeszcze zastanowię. Czy kogoś nie wcisnę jednak do tej roboty? No, czwarty poziom to jest tam menadżer kampanii, no nie? Więc ona taką trochę w sumie Konora asystentką w tym momencie jest, można powiedzieć. Tak, tutaj w ogóle jest dzieciak, który oczywiście kolejny raz została odziedziczona 12 morda po jeszcze Divie, żonie Conora. Absolutnie żadne inne geny nie chcą przejść w tej rodzinie, oprócz Ravena, syna Colina, którego ja specjalnie nazwałam Raven, bo wiedziałam, że będzie miał tę mordę, a on dostał mordę całą po lisie. Calusieńką. I w ogóle nie wygląda jak Raven. W ogóle nie ma tego haczykowa, tego nosa, dla którego właśnie go tak nazwałam. Nie. Po prostu no, gra robi na złość, jak zawsze. Okej, okay. Więc zastanawiam się, czy nie zrobię im tutaj drugiego dziecka. Teoretycznie, jak ona ma założenie rodziny, a on nie, to według moich zasad powinno być jeszcze jedno, ale no ja tutaj staram się populację znacznie zmniejszać, więc mocno się zastanowię nad tym. Może zrobimy sobie długą przerwę między dziećmi i po prostu następne. A, Jezus Maria, zapomniałam zupełnie o Malordzie. Zapomniałam, że typ istnieje. On jest w sumie. Dobra, jak sobie teraz tak przypomniałam, to on jest blisko. A może sobie go tutaj przywołam i sobie zobaczymy. Jezus Maria, przecież co? Przecież on został nazwany specjalnie po to, żeby być kiedyś przywódcą, bo Malord. Malord, gdzie ty? No. On jest na przedostatnim poziomie. Jak Conor umrze, to on totalnie awans powinien dostać i zostać po prostu burmistrzem nowym. Kurde, tylko tam dwa punkty umiejętności musi zdobyć.
To teoretycznie najlepiej by było pewnie Marzycielami najpierw zagrać, ale oni są już chyba zagrani, coś mi się wydaje. Jezu, ile tu tych ludzi jest. Dreamer. No, jeden dzień mają do zagrania teoretycznie, a w tej rodzinie mam dwa. W tej 45. turze. Więc chyba nie ma za bardzo sensu. Myślę, że w następnej turze po prostu będzie taki moment bez burmistrza krótki, a potem, no to też w sumie jak burmistrz umiera, no to co? No to jakby trzeba trochę sobie dać czasu, nie? Na nową osobę. Nie wiem, ja już nie pamiętam. Ja tak rzadko gram w to Miłowo, że naprawdę ja zapominam w ogóle już, co tu się dzieje. Dosłownie patrzę na listę moich rodzin i nie wiem, kim są ci ludzie. I mi się mylą te rodziny. I nie wiem, gdzie oni są w ogóle na mapie, no nie? To już jest ten poziom. No, w dwójce akurat rzeczywiście 10. poziom to jest po prostu... to jest po prostu mayor. To jest po prostu burmistrz. Znaczy no, mayor to może być też prezydent dużego miasta, no nie? Jakby... Nie ma za bardzo rozróżnienia w języku angielskim na te dwie rzeczy. Więc no, także to może też być taki wiecie, taki naprawdę ogarnięty tutaj zarządca dużą społecznością i dużym, kurde, urbanistycznym światem, no nie? coś miałam jeszcze powiedzieć. Już zapomniałam. Teraz się przypomni. Albo nie. Za dużo mam myśli naraz, jak zwykle. A, to mogę sobie usunąć. Nie przypomni mi się. A, wiem, co chciałam powiedzieć. W Sims 3 z kolei to tak, tam jest dużo... Dużo dalej sięga kariera polityczna, no i tam jest, ostatni poziom nazywa się Leader of Free World, czy coś takiego, nie? Że jakby przywódca wolnego świata chyba w polskiej wersji to jest. Więc no to rzeczywiście, tam jest też burmistrz chyba, ale na niższym jakimś poziomie, tam siódmym, ósmym, czy coś takiego, może dziewiątym. Faktycznie tam to jest trochę inaczej, ale no w dwójce to jest po prostu burmistrz. Dwójka jest na tyle zamknięta, że tu w sumie nawet ma sens. Dobra, tamta poszła do roboty. Ten też, ale on... Dobra, bo on w nocy pracuje, to on spokojnie może sobie tutaj ten, że ona mogła spokojnie do pracy pójść. No i jeszcze jest dziad, tylko dziad... No, teoretycznie do pracy idzie? Czy on będzie jeszcze w ostatni swój dzień szedł do pracy? Czy może zostanie już z wnukiem i tak sobie odpocznie? Jak to kto jest mężem? Katryn urodzony czy NPC? Przecież to jest najwspanialszy secio. To jest najpiękniejsza morda w Miłowie w tym momencie, dlatego tak się wkurzam na tego dzieciaka, że nic nie odziedziczył po nim. On jest absolutnie cudowny, ja sobie go muszę zapisać. Nie wiem, jak on się tak zmieszał z tych rodziców, z... przypomnę sobie. Z Klary i Randiego. Ale no po prostu tak mu się te cechy pomieszały, że on jest absolutnym cudem. Kocham go. Więc po prostu nie spocznę, dopóki on nie przekaże tej mordy. Więc myślę, że następne dziecko zrobię takie hodowane mocno, w sensie, że będę sprawdzać po prostu, jak ono wygląda jako małe dziecko, nie? I już trudno, już tam przeskipuję to niemowlę, już niech tak będzie. Nie, Klara to nie jest in vitro lesbian, Klara... Jezus Maria. In vitro lesbian to są Carrie i Carol. Spokojnie, zaraz do nich dotrzemy, nie ma problemu. Secio, to jest Klara. Klara to była surogatka stworzona przeze mnie dla Błażeja Biedaka. Nie, przepraszam, to jest córka surogatki.
Tak, Aleksandra to była stworzona przeze mnie wstwórz Simka, która była surogatką dla Błażeja, bo chciałam, żeby on przekazał swoje geny. Ty chyba za dużo nie przekazał, ale no to trudno. Tak, i Klara to jest ich córka. I Klara się ohajtała z rzeczywiście miastowym, który na starcie jest nastolatkiem. I oni mają Secia wspaniałego. Tak jest. I tu jest mocne nawiązanie do The O.C., bo ich dzieciak ma na imię Seth, a jego syn jest Cohen. Seth Cohen to był jeden z bohaterów The O.C. Więc tak wyszło. A lesbijki in vitro, to jest tak głupie w ogóle, były... W sensie sama koncepcja nie jest głupia, tylko ta nazwa. Zaraz bym znajdę. Muszę dotrzeć jakoś do ćwirów tutaj, najlepiej by było. Myślę. Coś mi się wydaje, że tędy będzie mi łatwiej dotrzeć do ćwirów. Dina. A nie, bo tutaj jest Michał Kawaler przecież tutaj jest ten błąd. Dobra, cicho, na byle kogo kliknę i... zaraz. A, dobra, przez przyjemniaczków mogę też do tego dotrzeć. Nie ma problemu. O, tu jest Carol. Jest sobie Oliver, dzień dobry. No i jest sobie Carrie, tak? I jest sobie Nathan, dzień dobry. I już. Wszystko jasne. Jak zapisywać simów? O matko, wejdź se do Xao i se zobacz, no Boże, że ja nie będę tego teraz tłumaczyć wszystkiego. Ale trzeba mieć simpę. No dobra, co my tu robimy? Dzieciaka dobrze by było czegoś nauczyć, zaś się zesra. To jest pewnie pełne oczywiście. Myślę, że mógłby... Conor już sobie odpuścić dzisiaj i już sobie po prostu tutaj odpocząć, trochę się tym dzieckiem może zająć i spędzić jakoś czas. No bo tak to do 16 będzie w robocie i potem będzie od razu umierał, jakoś tak dziwnie. Wiem, że on jest bardzo zaangażowany w swoją pracę i on jest tym burmistrzem już bardzo długo, ale niech sobie odpuści. Jak ma zaraz umierać, to pewnie jest zmęczony. W sumie, rzeczywiście, jak Conor umrze, to będzie dodatkowy pokój jeszcze tutaj właśnie na drugie dziecko ewentualnie. Dobra. Dzieciak na razie chce się mówić nauczyć. A dlaczego ja mu tutaj zaznaczałam sraleczka? Jest tak trochę głupie go teraz na siłę uczyć chodzić, no nie? Dobra, to ty też sobie ze sraleczka skorzystaj. Oczywiście zapchany. A co to za zwiecha? Proszę się uspokoić. Proszę mi się nie zwieszać. To go trochę poucz rzeczywiście, dopóki się nie zmęczy. Mam włączoną wolną wolę. Praktycznie zawsze. Bardzo rzadko wyłączam. Conor. Rusz dupę. Tak, jak Sim ma wysoką kreatywność, to różne popisy na tej gitarze robi. I granie za plecami to jest dosyć częsta rzecz. Nie, to nie jest nowy moderator. Tak, Nathan i Oliver już są starzy. Oni w sumie już chyba do jakiegoś czasu są starzy. Nie wiem, czy Seth to nie będzie musiał sobie drzemki jakieś jeszcze uciąć. Kimosonishan, Kamayo. Kimosidi, Kataya.
Ela ganda! No toż tnij tam, nie gadaj. A, ta zamarzła. Co tu Bonnie w ogóle robi? A, była tutaj Bonnie... A, Malord tu tutaj i tak był, bo go przywołałam, ale była tutaj Bonnie i w ogóle zupełnie zapomniałam, że Malord istnieje. Ile lat żył ojciec Conora? Oj, Conrad to żył bardzo długo. Ile lat to myślisz, że ja to pamiętam? On umarł chyba ze 3 lata temu, jakby w prawdziwym życiu dla mnie, ale on żył długo, bo on miał to od Gina, że była jakaś konkretna szansa na to, że umrze danego dnia, jak mu się pasek zapełnił i tak kilka dni sobie dodatkowo jeszcze pożył, więc no on długo. Ja już po prostu to... Ja byłam już wkurzona, że on nie umiera, no nie? Już miałam takie, Jezus, no umrzyj już. Schowaj te kanapki, bo zeżerają obcy ludzie. Weź, kurde, pożegnaj ich, bo przecież... A to dlatego to zamrożenie było, bo oni się zamrozili. No tak, zawsze jak dostają ten nakładkę na skórę z zamrożenia albo z przegrzania, to gra się zamraża na jakąś chwilę. Czy wy nie macie zmywarki? Czy jest zepsuta? A, zepsuta jest. Wiesz co, zadzwoń po prostu może. O! Hej, Kari. Nie, dobra, jak Koror umrze, to oba groby po prostu przeniosę. Zadzwoń po jakiegoś tutaj naprawiacza, kolegę. Ten już w sumie nawet całkiem się kawałek nauczył. Dobra, połóżmy go na razie, a potem dokończymy sobie chyba. On będzie z 2 godziny spał. To zjedz kanapeczkę. Albo w sumie, czy ty umiesz gotować coś? Coś tam umiesz. Weź sałateczkę może zrób. No tak, ten już chlejus oczywiście. Sałatkę lepiej zjedz. Nie pij tak na pusty żołądek. Aha, tutaj jest mata weselna w ogóle, bo oni relatywnie niedawno ślub brali. Zupełnie zapomniałam o tym. Pa, pa, pa! Jak Raven ma być nazwany po Ravenie, jak ja Ravena nazywa, tego Ravena tutaj w dwójce nazywałam jeszcze w poprzednim mieszkaniu, w którym już nie mieszkam od 1,5 roku. Pamiętam to doskonale. Pamiętajcie, misiaczki kochane, moje najdroższe, że ja w to miłowo gram raz na 1,5 roku może. To jest naprawdę zajebiście, rzadko. Więc nic po nikim nie jest nazywane, okej? Okay? Chyba, że tamten Raven jest nazwany po tym Ravenie, ale nie. Otóż nie. Chociaż teoretycznie mógłby, bo Raven jest synem przestępców. Jaką mam kartę graficzną, mam napisane w informacjach o kanale. Tam naprawdę są rzeczy i tam warto zajrzeć. Tam się można czegoś dowiedzieć. Ile masz simów na CK? No akurat tutaj w tej rodzinie jest ciąg takich imion. I dlatego jest Konrad, Conor, Colin, Cohen. Nie w jednej linii, ale są. Także no, wychodzi na to, że sporo. No w tej rodzinie to na pewno sporo, bo Catherine też trochę w takim zamyśle była nazwana. Tylko, że przez K, a nie przez C. Więc no, teoretycznie mogłabym ją nazwać na C Catherine w sumie. Przecież Catherine to ma 7 zapisów.
Kiedy ten dzieciak się budzi? Proszę się budzić. Proszę się budzić. Proszę się budzić. No już się chyba obudził, bo myślał o dziadku, jak przechodził. Bo tak to będziesz miał zablokowane już na wieczne życie pozaziemskie. Pozaziemskie. Dlaczego play? Nie, to jest to. Już się odblokuje to, żeby nie było. O Boże, czy będzie żałoba po śmierci burmistrza? Nie, no nie będzie mi się chciało tak kombinować. Tak, będą inne rodziny, bo tutaj mam tylko 2 dni do zagrania, także... A pewnie trochę posiedzimy, więc... O! Nauczył i koniec. I koniec Konora następuje właśnie. A Katrin akurat wróciła chyba teraz? Nie, ona o 17 wraca, no ale no w zasadzie no godzinę temu, więc... No dobrze, że chociaż zdążył jeszcze to zrobić. O, a tutaj... A, bo to była z jego pracy ta Brooke. Jajks, to jest ta, z którą on tam miał jakiś romansik. Ojojoj, oj. Niedobrze. No, żegnam. A, i dziecko z traumą, bo dopiero co się nauczył mówić i wszystko fajnie, a teraz dziadek nie żyje, no i niestety trzeba odbudowywać szczęście od nowa. Ojej. Ach, ten Connor z Dzieci Klonów, z czasów, kiedy jeszcze nie wiedziałam o syndromie sekwencji. Jego siostry są dokładnie identyczne jak on i mają te same osobowości. Obie jeszcze żyją, jakby co. Bo są młodsze. To nie musi być reguła, ale są młodsze. Okej. Okay. Nauczył się mówić, żeby wiecie, czym gadać z terapeutą w przyszłości. O nie! Yikes. Dobra, weźmy go na kibel. Teamwork. A tak, Kasper z rodzicami gada, więc może go trochę być słychać. Katrin jeszcze ma całkiem spoko ostatni moment na danie mądrego mleka. Nikt nie ma mądrego mleka. Connor mógł kupić, pewnie miał strasznie dużo punktów. A, i ona ma zablokowane, żeby wziąć zwierzaka? Na. Ja nie blokuję już teraz tych pragnień. Ja przeważnie też, znaczy no może nie przeważnie, tak powiedzmy, że przez połowę czasu opróżniam sraleczka, a przez drugą połowę sprzedaję i biorę nowy, ale jednak trochę mam takie wrażenie, że to jest lekkie oszustwo. Ułatwianie sobie bardzo gry. Więc staram się tego nie robić, dlatego tylko przez połowę czasu to robię. No to sama sobie też zjedz może sałateczkę. No to można by było w sumie zaraz zapisać. Czy Kari to umarła? Nie, jeszcze go nie było na świecie, jak Kari A, dobra, on dostał wspomnienie o śmierci Kari, dlatego że została przeniesiona. To się czasami dzieje. Chyba to się dzieje wtedy, kiedy nie mieli tego wspomnienia? Tak mi się coś wydaje, no bo on jeszcze na świecie nie był. Kari dosłownie umarła na ślubie Catherine i Seta, także fajnie było.
To taki klasyk w Simsach, no nie? Ej, ale sprzedawanie lodówki i kupowanie nowej wychodzi drożej dużo niż zamówienie, że nie jakoś dużo drożej, zależy też od lodówki, ale no wychodzi generalnie drożej, więc niż kupienie po prostu produktów spożywczych, więc tutaj jeszcze się wybronię, że przynajmniej jest trudniej finansowo wtedy. Ale też staram się już, też to jest ta rzecz, której staram się nie robić, żeby jednak iść trochę w realizm, no nie? Jak nie ma jedzenia, to trzeba kupić, żeby było jedzenie. Ja na przykład teraz nie mam żadnego ryżu i żadnej kaszy i żadnego makaronu w domu. Więc tak czasem bywa. Częściej grasz w stare czy nowe miłowe i jak często? Trudno mi obecnie powiedzieć, bo nie gram w żadne. W stare miłowe, tak jak jakąś chwilę temu powiedziałam, co jakieś pół roku. Chociaż nie, ktoś policzył, że co dokładnie 9 miesięcy gram w stare miłowo. Tak, bo ktoś przewidział, kiedy będzie stream z miłowa znowu. Także jest prawdopodobnie jakiś przelicznik, jakiś taki konkretny czas przerwy, po którym się znowu chce grać. Więc tak by wychodziło. A w stare w nowe miłowo, w drugie, to już też dawno bardzo nie grałam. Obecnie w koledżu, w sumie może, bo może zagramy w koledżu, bo obecnie w koledżu jest Harvey Bunch, tak, z... Jezu, kim są ci ludzie? Zaraz zobaczę. Co ja tutaj mam pod C? Bunch i... Ach! Pisces. Tak jest. Tylko, że oni mają na razie skończone tyle, ile powinni do czasu, kiedy następna osoba tam do nich dołączy, a to będzie... Maria? Ja nie wiem jeszcze, czy ona będzie szła w ogóle do koledżu. Bo pod koniec tury ktoś powinien w takim razie iść, bo oni poszli w połowie. Jezu, tyle tych rodzin jest, że ja się tu nie mogę totalnie połapać. Po 3 latach Maria powinna do nich dołączyć, więc to będzie już w pierwszym dniu następnej tury. Także nie jestem pewna, czy będziemy, bo akurat na tych studiach mi się dobrze nimi grało i zagrałam po prostu cały czas, jaki do tej pory powinni tam mieć przegrany, no nie? Czy ten dzieciak już się nauczył? A, okej. Okay. Wspomniałeś, że mrozisz kaszę, może masz w zamrażalniku. Ja mam teraz kaszę i ryże tylko w zamrażalniku i zamrażalnik jest pusty. Nic tam nie ma. To jest jedyne miejsce, w którym trzymam kaszę i ryże. Absolutnie jedyne. I ja tam trzymam surowe rzeczy. I to nie ma żadnego znaczenia, w sensie... No po prostu trzymam je tam, żeby je uchronić przed molami, bo mieliśmy mole i teraz już nie wyobrażamy sobie inaczej trzymać kaszę niż właśnie w taki sposób. Nie będę raczej grać Marią teraz, bo mam jeszcze... Zresztą po pierwsze tutaj jeszcze jeden dzień, a po drugie jeszcze mam sporo do dokończenia w sumie w tej turze, takie małe rzeczy. Na przykład dobrze by było do przyjemniaczków wejść, a najlepiej to by było wejść do rodziny News and Bunch, czyli tam, gdzie jest... ja już naprawdę nie pamiętam tych ludzi. No ta zielona... Jak ona tam ma? Na A jakoś takie imię. Nie Amania, to jest mój Legacy Challenge na angielskim kanale. Jezus Maria, Anessa. Anessa z Arlem, tak jest. To ta sypialnia mogłaby być ich, ale tak dziwnie od razu do niej zejść, no nie? Więc dopóki nie będzie nowe dziecko, to chyba ta sypialnia Conora sobie zostanie na razie. Potem troszeczkę może przerobię, może zmienię tam jakieś łóżko czy coś, żeby trochę pod nich bardziej i oni sobie wezmą tę dużą sypialnię. A to będzie mógł być po prostu pokój kolejnego dziecka. Na razie oni sobie tutaj będą po prostu.
No ja jestem zawsze podekscytowana na nową płytę od Taylor Swift, no kurde. Co za pytanie w ogóle? Nie, nie byłam dzisiaj w Lidlu, nie chodzę na zakupy w sobotę. Tak, Our Love The Sims 2 jest równie piękny, nawet żeby nie powiedzieć, że chyba piękniejszy. Jest tak piękny, że go nie rozmnożę. No już tam nie drzem, tylko do spania. Patent ze wzorem dywanu w sypialni? A to nie ode mnie ukradniesz ten patent, tylko od autora tego domu, bo to jakby chyba oczywiste, że ja nie zbudowałam tego domu, lol. Jest to spoko patent, ale niestety, o ile te kolory Monte jeszcze współgrają ze sobą, to ten już gorzej, bo ma inną teksturę ten dywan. Jakby znaleźć kolory, które będą miały taką samą teksturę, są po prostu rekolorami siebie jakby, to jak najbardziej to super to będzie wyglądać. Ale tutaj to tak, nie chcę się tego zmieniać, ale no, jeden ten dywan trochę nie pasuje. To jest dom z Mod The Sims. Wystarczy wpisać NoCC sobie w wyszukiwarkę i jest masa cała domów bez żadnego custom contentu, nie trzeba niczego dodatkowo sobie instalować razem z tym domem i potem mieć nasrane tam jakieś rzeczy, które nie wiadomo skąd są, tylko po prostu taki, niektóre to są nawet w ogóle z podstawową grą kompatybilne i są super wybudowane te domy, mega kreatywnie. Tam jakieś małe przeróbki tutaj robiłam, wiadomo, ale kurczę, no... Znaczna część tego domu jest oryginalna. Tak, papuga w kuchni. No teoretycznie w przedpokoju, nie wiem. Oj, szybko można jej dawać jakieś tam smaczki. Zapełnij szybko, bo pusta lodówka, więc im prądu zużywa. O nie, teraz prąd to... O Jezus. O, ta już kociaka szczeniaka. On na szczęście nie ma takich zapędów. Dobrze. Musimy się ogarnąć. Tutaj na dole to są dwie kanapy na Move Object się po prostu połączone ze sobą. Ja to tak już bardzo dawno robiłam, nawet jak podświetlę to widać, no nie, że tutaj jest takie ja już bardzo dawno robiłam takie właśnie w dwójce, bo w pokoju moich rodziców była taka rogówka rozkładana i dla mnie to było jakby takie zupełnie naturalne, że taka rogówka istnieje, no nie? Co ten wilk, Boże? Kiedy Danionek jest modem... To jest piękna historia. Opowiedzmy ją. Opowiedzmy ją wspólnie, Danionek. Zacznijmy w ogóle od podstaw, jak w szkole podstawowej. Od tego, że Danionek to jest jeden z moich najstarszych widzów, który mnie nadal ogląda. Znaczy nie najstarszych wiekiem, tylko po prostu najdawniejszych, którego ja pamiętam jeszcze z jakichś takich totalnych początków kanału. I takich naprawdę, naprawdę takich, wiecie, przed 200 subskrypcjami dosłownie, nie? No i... tak, Danionek jest modem na Twitchu i wzięło się to stąd, że... Nie miałam w sumie żadnego moda na Twitchu za bardzo, a jeśli już, no to tam moją standardową moderację, ale oni raczej nie wchodzą w ogóle na te streamy, więc przydałaby mi się i tak jakaś dodatkowa osoba, tak stwierdziłam. No i chciałam kogoś zbanować, no i niestety przypadkowo zrobiłam misklik typowy i przypadkowo zbanowałam Danionka. Na tym streamie. Pixel Merta co czwartek jest stream, tak? Ze starych gier, z którymi się strasznie męczę czasami i robię też śmieszne montaże z nich na YouTube'a co i raz. Czy ona będzie szła? A, może iść.
I tak, przypadkowo zbanowałam Danionka niestety, dodałam go do czarnej listy i potem przez 15 minut próbowałam, rozkminiałam jak to zrobić, żeby go uwolnić z tej czarnej listy, żeby go odbanować. No i w końcu udało mi się to zrobić i jako rekompensatę za tę nieprzyjemność postanowiłam zrobić go moderatorem po prostu. No i skoro już jest na Twitchu moim moderatorem, praktycznie jedynym w tym momencie, jedynym takim aktywnym, który rzeczywiście coś robi, bardzo dziękuję, to bardzo dużo robi zresztą, no to stwierdziłam, że na YouTubie też może być, no. Kurczę. No tak, dzisiaj akurat mamy Gracjana, także bardzo się cieszę. Tak, Wojtek, Conor już umarł. Wiesz co, nie zainstalowałam jeszcze tego fixa na szczenę. Wydaje mi się, że ja go sobie pobrałam, ale jakoś tak nie mogę się przemóc, żeby go zainstalować, bo ja jednak lubię trochę tego glitcha z tą szczeną na brodzie. To jest tak piękne. Jakoś tak nie mam serca, żeby to naprawiać. It's a feature. O, hej Leszek. Kolejny moderator, dobrze. Dobrze, bo 180 osób ogląda. Myślę, że do wielu osób może nie docierać info o Pixelmercie też. Dlatego, że ja tylko na społeczności piszę o tym i w sumie nie wiem do ilu osób jakby dociera ten post, no nie, co tydzień. Może znowu to zapiszę. Ej, to jest właśnie bardzo dobra sobota przed rokiem akademickim, żeby grać w Sudoku i oglądać Simsy. Jaki w ogóle kontrast Sudoku, czyli tutaj praca umysłem, prawda, intensywna, a z drugiej strony Simsy, czyli absolutne bezmózgie oglądanie. A gdzie ten dzieciak? Aha. Tam masz Polas. Nie, telefon nie dzwoni, jak się ktoś odprzyjaźnił już. Już dawno nie dzwoni wtedy. A to było takie denerwujące, jak ja się cieszę, że oni to spaczowali. Bo jak są te powiadomienia, jesteśmy jeszcze w przyjaciółowi, co o 16 przychodzą, no nie? Jeśli oczywiście jest wystarczająco niska relacja, to one kiedyś były w formie po prostu dzwonienia do tego sima. Wydaje mi się, że w historiach chyba tak cały czas jest, bo tam jest dużo rzeczy, które ogólnie, te, które zostały spaczowane normalnie w dwójce, no to one tam nadal są, bo ich te patche nie dosięgły. Kiedyś tak było, że po prostu wybijała ta czwarta po południu i od razu telefon. Najmniej grałam w Dolinie Niezbędnej, bo jakoś mnie nigdy nie zainteresowała. W tym momencie traktuję ją trochę jako takie otoczenie do różnych takich głupot. Typu grałam w Simsy bez modów. Co to było na przykład w Dolinie Niezbędnej? Nowe Miłowo żyje, tak jest. Tylko, że praktycznie z taką samą częstotliwością tam już teraz gram jak tutaj. Nawet mogę zerknąć, bo to jest blisko siebie w zeszycie, ile ja tam mam przegrane. Niecałe 10 tur. Słag Balin, musisz sobie zmienić rozdzielczość po prostu. Jak tutaj w ustawieniach. Normalnie masz tylko 800x600 dostępną, bo Origin jest głupi i zepsuł grę. Znaczy, tak naprawdę aktualizacja zepsuła. I musisz sobie po prostu w Graphics Rules zmienić tak, żeby mieć dostępne wszystkie rozdzielczości. To musisz sobie wygooglać, jak to zrobić. No ja ci nie będę teraz całej instrukcji dawać.
Planet Alades na angielskim kanale wróci w 2023. Już powiedziałam, że raczej w przyszłym roku. Ja tam na razie nie grałam w ogóle. Muszę odpocząć trochę od tego otoczenia. Więc jak coś tam nadrobię, coś tam ze dwie tury sobie zagram, może trzy, to wrócimy, ale to na pewno będzie w przyszłym roku. Ja już po prostu od razu wiem. Ja sobie daję czas. Dolina niezbędna, taka nudna, że trzeba w niej grać i w niej zamieszać. Tak jest. Najbardziej szalone pomysły po prostu, jakie się ma, to w Dolinie Niezbędnej najlepiej, bo tam się nic nie dzieje. Okej. Okay. Sraczek. Jedzonko. Ale misiaczki, misiaczki, ile ja tu jestem lat? Kochani moi, ile ja jestem lat tutaj? Możecie sprawdzić. I naprawdę jeszcze nie jest jasne, że ja nie zdradzam planów na serię, dopóki nie będzie już bardzo blisko tej serii albo dosłownie dzień premiery. To na obu kanałach to tak działa. Ja mam różne rzeczy w głowie, różne pomysły i różne plany. Mam gigantyczny kalendarz Google, który jest wypakowany zazwyczaj na 3 miesiące do przodu. I jakby ja wiem, co będzie, ale wy nie wiecie, co będzie. I ja to bardzo lubię. A, no Dolina Niezbędna jest rzeczywiście nastawiona na hobby mocno i to jest spoko. W ogóle tam parcele publiczne są bardzo fajne, trzeba przyznać. Tylko rodziny są takie... No i tam, kurde, troje chyba simów ma zepsutą mordę. No tam czystą wersję sobie można zainstalować i spoko, nie? Ale w ogóle sam fakt, że to mnie po prostu tak niszczy, jakim cudem oni jeszcze w Dolinie Niezbędnej zdołali zrobić simów z zepsutą mordą. Przecież to jest czas wolny, to jest dodatek, który wyszedł pod koniec praktycznie sam dwójki. To jest przedostatni dodatek. I oni nadal się nie zorientowali, że te mordy są zepsute. Znaczy, no w filmie o zepsutych mordach chyba powiedziałam to, że wydaje mi się, że oni to zrobili specjalnie, po prostu takie zobaczcie sobie tu w ogóle ty. Co to jest w ogóle? Co myśmy tu narobili? Takie se to jest, szczerze mówiąc. Tak będzie Ghostmaster, już się powoli z Kasprem omawiam, kiedy to nagramy. Mieliśmy dzisiaj nagrywać, ale stwierdziłam, że jednak zrobię streama, więc tak, bo miał być generalnie Dragon Ball w tym tygodniu, ale miałam za dużo rzeczy na głowie i stwierdziłam, że stream to będzie lepszy pomysł. No właśnie, uniwerki ja też sobie, nie pamiętam już, czy sobie podmieniłam na czyste, na pewno... Jeśli już, to bardzo niedawno, bo no, tam też są zepsute ryje i to na różnych uniwersytetach są zepsute ryje. Nie tylko na uniwersytecie simowym, tam bracia Rubin, no nie? A dobrej zabawy, Alex Black. W Zatoce są zepsute mordy? Hu. No nie mogę sobie teraz przypomnieć. A nie, no wśród miastowych to zawsze się znajdzie jakaś zepsuta morda. Przecież wśród tych takich miastowych, którzy w każdym otoczeniu się pojawiają, bo są tam z tych grup społecznych czy czegoś, tam też są zepsute ryje. Jakiś ten Talin de Piese, co jakkolwiek to się czyta, Waylon Manon, no nie? To wszystko to są zepsute mordy. Na Sylwestra, już dzisiaj nawet z Kasprem o Sylwestrze gadaliśmy, bo jakieś fajerwerki słyszeliśmy, jakieś petardy gdzieś tam na spacerze, jak byliśmy. I ja się śmiałam, że no, już się szykają do Sylwestra, że to już tylko 3 miesiące, no nie? I właśnie tam coś zaczęliśmy o tym gadać i właśnie stwierdziłam, że ja pewnie znowu streama po prostu zrobię w Sylwestra.
No jakby to już nie ma aż takiego znaczenia, czy coś jest w osiedlowym życiu, czy w czasie wolnym. To już są na tyle późne dodatki, że po prostu tak samo w obu mnie dziwi, że zepsute mordy cały czas tam istnieją i że to nigdy nie zostało naprawione. Po prostu to jest niebywałe. To tylko twórcy Simsów potrafią coś takiego zrobić. W Gdańsku ciągle strzelają. Kurde, to może to aż z Gdańska było słychać. Ale to nieźle by musiało walić. Nie, chyba jednak nie. To by musiało być takie głośne, że wszyscy w Gdańsku byli głuchli chyba. Proszę nie obrażać paprykarza szczecińskiego. Wspaniała rzecz. A, bo jeszcze pani obraz jest z czasu wolnego. Że rodzina obraz ogólnie. No to tak, no to trzy. No to trzy mordy. Jup. Dobrze było chyba umyć to dziecko. Co? Patylowie mają skopaną genetykę, bo im się rodzi dziecko z jaśniejszą karnacją, ale co? To nie jest możliwe. To nie jest możliwe. To się może dziać najwyżej na czystej wersji, gdzie mają geny recesywne. Tak, to absolutnie nie jest możliwe. Nie, bo nie może być tak, że Sim ma jedną skórę widoczną, a inną skórę gdzieś tam, bo jakby gen skóry jest jeden. Może być, jakby nie ma żadnej takiej przykrywki, tak jak w przypadku włosów. Tak samo jest z oczami. Więc no, nie może być tak, że jest widoczny gen skóry i jakiś niewidoczny gdzieś. Może być tylko dominujący i recesywny i tyle. Więc to jest jakieś bardzo dziwne. Czy w Miłowie jest Craig Ray? Gdzieś tam łazi. Gdzieś tam jest. Zainstalowałam już nowe pragnienia życiowe. W Kwitnących Wzgórzach będę to pokazywać. Dosyć długi w ogóle panel o tym będzie. Także spokojnie, Wojtek, ty to dostaniesz wcześniej. Więc wiesz, ty już se jutro możesz to zobaczyć. No, w czystej wersji to tak, jak najbardziej. No przecież siostry Kaliente zielone dziecko mogą mieć, nie? Obie. Nie gram już w Planet Zoo, bo mnie wkurza. Ale czego ile jest? Bardzo proszę precyzować pytania, bo ja dostaję je z opóźnieniem względem tego, co wy, kiedy wy je wysyłacie, więc ja mogę nie wiedzieć już, o co chodzi. Zwłaszcza, że wiecie, mój umysł płynie i ja za 3 sekundy już nie pamiętam, co mówiłam. Nie wyjaśniam tam, jak zainstalować. Trzeba czytać. Wojtek, ty znasz angielski dobrze, więc mi tutaj oczu nie mydli, że ty nie wiesz i nie umiesz. Wystarczy przeczytać, zobaczyć, jakie są konflikty. Co wsadzić w ramach, żeby nie było konfliktu z jakimś tam modem. I kurde, tyle. Po prostu tyle. Trzeba poświęcić na to jakieś tam, powiedzmy, pół godzinki, żeby to sobie zrobić. Nowa Martinowie będą w następnym odcinku. Jak zwykle zajęło mi to bardzo dużo czasu, żeby tam zagrać te 4 dni. A pragnień życiowych nowych ile jest? 50. I są mega fajne. Jestem pod mega wrażeniem tego moda. Jeszcze zobaczymy, jak będzie działać spełnianie ich, no nie? Ale sama koncepcja, mega kreatywne są te pragnienia. Bardzo mi się podoba to, że jest mało tam pragnień skupionych na karierach zasadniczo. Tylko jakieś tam takie różne, żeby ileś tam rzeczy różnych zrobić, nie? Fajne, bardzo fajne. Bardzo polecam.
Tylko Mod jest cały czas w fazie testów, no nie? Jakby co. No mnie się też nie chce czytać. To jest ciężka robota. No ale kurde, jak chcę coś zrobić dobrze i se nie wysrać gry, no to musiałam se coś tam poczytać niestety, no. Takie są realia. Czasem trzeba. No, zesra się dzieciak, ale ostra łóżko. Wstawaj, zesrałeś się. Jak tutaj z prysznicami, bo ja mam zawsze przecież zasady twarde. No nie, Katrin to powinna wieczorem się wykąpać, bo ona na ósmą idzie. Ten z jakimś wilkiem już tam. Już mu w głowie bycie wilkołakiem oczywiście. Kreska. Tak, będzie tylko jedna rodzina we Wzgórzach, bo Nowomartinowie mi zajmują zawsze 2,5 do 3 godzin, żeby to po prostu nagrać, żeby zagrać 4 dni u nich. Więc ja też dużo rozkminiam w tej rodzinie, bo tam jest trójka dzieciaków takich już dużych, więc tam jest rozkminka na całego. Ale proszę iść spać. Przeszkadza ci grafika w The Sims 1, 2, 3? Chyba w żadnej z tych części mi jakoś nie przeszkadza. Szczerze mówiąc, ja nie jestem osobą, która potrzebuje grafiki nie wiadomo jakiej. W trójce są elementy tej grafiki, które mnie odrobinkę odpychają, dlatego sobie troszeczkę upiększyłam tę grę. Zasadniczo wygląd Simów jest taki... Różnie bywa, ale mają po prostu takie za krótkie mordy trochę, jak na mój gust, no nie? I takie... pucołowate w większości przypadków. Więc, ale wiecie, ja mogłabym grać w Simsy, które wyglądają jak Stardew Valley. Jakby totalnie. Na pewno miałabym pewne problemy z no, tym, że genetyki nie byłoby tak dobrze widać i różnych takich, ale jeśli chodzi o samą rozgrywkę, jakby nie potrzebuję nie wiadomo czego. Jakby byłabym w stanie znaleźć fajne elementy takiej gry też. Ale też uważam, że przesadnie realistyczna grafika w Simsach może więcej zaszkodzić niż... No. Więcej zaszkodzić niż dać korzyści, niestety. Tak oglądam kanały, komentarze, ale nie wszystkie. W sensie, no wszystkie to by było dosyć trudno, ale... Bo trochę tego jest. I są bardzo różne. Ale zasadniczo Dominik Boss, Dramcia. U Dramcie sporadycznie, bo na przykład, nie wiem, nie interesuje mnie w ogóle na przykład Top Model, więc tego nie oglądam, no bo nie oglądam Top Model, to nie oglądam komentarzy o Top Model, proste. Chociaż to o Dodzie oglądam, bo to akurat jest jakoś tam ciekawe. No i z Dramcią się rzeczywiście spotkałam na żywo. Byłam nawet u niej w domu, także w ogóle wow. A poza tym... Psycholożka to nie jest w sumie komentarzy do końca, trochę tak. No ale ją też oglądam. Prostrację czasami. Subskrybuję prostrację, ale oglądam bardzo pojedyncze rzeczy u niej. Wiecie, no, pragnień życiowych nie trzeba koniecznie spełniać. To jest też fajna rzecz, żeby mieć po prostu jakiś cel, jakiś kierunek dla tego Sima. Niekoniecznie musi dotrzeć do tego pragnienia życiowego, ale żeby nadało jakiś rytm jego życiu to po prostu, nie? Nie, Dramcia nie mieszka w willi, mieszka w mieszkaniu. No dobra, idziemy do kogoś innego, a ja muszę sobie w ogóle zapalić światło, także zaraz wracam.
I'm back. Pam 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 pam. O kurczę, a kto to jest Gothwurb? Kto to jest? Matko Boska. Kto to jest Ćwirochak? Ćwirochak. Ćwirochak. Bo ja tutaj mam niezagrane nic. Boże, jaka głośna ta muzyka. Ona jest zawsze taka głośna? Że ja ją mam mega cicho w ogóle. Jeszcze ciszej. Ej, no musiałam jeszcze okno zamknąć. No dajcie mi spokój. Kto to jest Ćwirochak? Nie wiem. Kto z Ćwirów jest z kimś z haków? No na pewno dużo jest takich. Jezus Maria. Nathan i syn Conora? A to jest Ćwirochak rzeczywiście. To jest tu. A to, Jezu, to myślałam, że nawet nazywa w grze Gothwurb. Okej. Wszystko jasne, bo u nich mam niezagrane. Ale ja nimi chyba robię podwójną turę po prostu od razu. Więc chyba nimi... Znaczy, możemy zajrzeć do nich, ale nie wiem, czy jest sens. No dobra, możemy teraz zagrać Newson Bunch, czyli tu. Albo... O, nie wiem, czy tutaj też ktoś nie będzie umierał może. Albo możemy zagrać przyjemniaczkami. Tutaj dwa dni mam chyba do zagrania. Gra mi skraszowała, jak robiłam streama patronom, więc wydaje mi się, że dwa dni mam do zagrania. Ewentualnie mam niezagrane jeszcze też u Ethana, ale u niego to się za dużo nie będzie działo. Więc nie polecam. Że wszystko zostaje w rodzinie od czasów Alexa i Lucy. Ej. Nie, to jest inna linia haków. To jest linia haków od młodszego brata Lucy. Także spokojnie, tutaj troszeczkę się rozwarstwiła ta rodzina. Zresztą no, oni są Gothwurb, ale tutaj nikt się nie związał ze sobą nawzajem. Jakby to są po prostu jakby dwie osobne rodziny mieszkające w jednym domu, nie? Dawaj śmierć! Ha! Wiecie co, ankietkę wam chyba zrobię. Tak na szybko, sobie chwilkę przerwy od razu zrobimy. Może se pójdę siknąć w trakcie. Co to było? Newson Bunch czy Pleasant? Albo... O. Bardzo proszę. Newson Bunch, tam jest Arlo. Pleasant, tam jest na przykład Melen. Melen, Tessa i ich syn i jeszcze tam jakieś dziady. Tak, to jest Newson Bunch. Tutaj jest Jayden, Anessa, jej syn Sebastian, Arlo i Stella. Czyli jakby to Jayden i Stella to są rodzice Anessy, no nie? I Pleasant to jest Melen, Tessa, to jest Tessa Ramirez, jakby co? Teresa Noga chyba się nazywa i nogowi rodzice. A, bo matka Melena to już umarła. A no rzeczywiście, ona była szara w drzewie genealogicznym, jak wcześniej patrzyłam. No i syn Melena... Jakkolwiek się zwie Douglas. O. O kurczę, jaki wyrównany pojedynek. Dobra, ja sobie pójdę szybko siknąć a wy głosujcie i zaraz zdecydujemy.
sumie w obu rodzinach może być śmierć. Także nie wiem do końca. Czyli przyjemniaczki. Okej. Okay. W sumie chętnie bym skończyła turę już u nich, bo mi jakoś to strasznie opornie idzie. Ile tu jest rodzin? Mam 13 i muszę robić depopulację. No ja mam... nie pamiętam nawet ile, 20 coś, 22, 22, chyba w tym momencie, albo 24, nawet mi się nie chce liczyć. Nie mieszczą mi się na kartce ogólnie, w zeszycie o formacie B5, także fajnie jest i dopiero teraz robię depopulację. Uczcie się na moich błędach. Serio ta rodzina była na 15 live'ie też? O Jezus, no strasznie mi. Strasznie mi tutaj idzie wolno. O, tutaj może być śmierć, bo tutaj Lisa niewykluczona, że będzie odchodzić. Drzewo genealogiczne. Bardzo proszę. Bardzo proszę. O, o! Melen to jest wspaniały przypadek. Syn z... Jezu. Wskrzeszonego Daniela Przyjemniaczka, którego siostrami były chociażby bliźniaczki Przyjemniaczek, które nie żyją już od bardzo, bardzo dawna. No nie ma już piekarni, bo Zoe już też nie żyje od jakiegoś czasu i już mi się nie chciało. Tak gram po 4 dni ogólnie, ale mam takie resztki do zrobienia w tej 45 turze, tak po 2 dni przeważnie w rodzinach mam jeszcze do dogrania. Ale to w dwójce to nie ma znaczenia, kto jest starszy. Jest, ma znaczenie, kto jest szczęśliwszy. A z Czeką było, była taka sytuacja, że on sprzedał ten biznes swój, bo mi się nie chciało z tym tam borykać. Ja po prostu tych Ramirezów tutaj wprowadziłam od razu, razem z Tessą. On miał pragnienie życiowe, żeby zarobić 100 tysięcy. I jak sprzedał ten biznes, to zarobił automatycznie 100 tysięcy i spełnił pragnienie życiowe. Jeszcze zanim był staruchem, no nie? Więc on będzie po prostu długo żył teraz. O kurczę, już wykłady? Na zaocznych pewnie, nie? Jajks, no tak, bo 1 października dzisiaj jest. Spooky season.
Wybór między śmiercią a śmiercią. No, nie jestem pewna w żadnej z tych rodzin, czy będzie faktycznie śmierć. Druga po południu jest, no wydaje mi się, że o jeden dzień się powinnam cofnąć, rzeczywiście. Ten dzieciak jest w ogóle świetny. No, oczywiście w budzie. A gdzie ma być? I jeszcze mu zimno. Kto tam już po gazetę? O Jezus, Pandora. I swear to Jupiter. Czy tam Saturn, nie pamiętam, po którym księżycu ona ma to imię. A no, chyba zmniejszyłam te sypialnie, rzeczywiście, żeby ten salon był większy. O, no bo śmiesznie mały ten salon był oryginalnie, faktycznie. W sumie te ściany to można by było tak na dobrą sprawę tutaj zburzyć. Zastanowię się, czy kiedyś tego nie zrobię może. Lisa ma 65 lat w tym momencie, także ona dosyć młodo umrze. Relatywnie młodo. Dzieciaku! Boże, rusz się stąd. Czy ty umiesz chodzić? Umiesz chodzić. Tak, ja tego dzieciaka muszę dużo nauczyć, bo zanim mi gra skraszowała na streamie z patronami, to nie zdążyłam go nauczyć różnych rzeczy. Bo on ma ostatnie 3 godziny teraz do urodzin. Kto go miał tutaj uczyć? Nikt konkretny. Niech Melan może to zrobi. Oni mają po prostu taki salon jak ja, że to jest kuchnia z aneksem salonowym. Okej. No nie wiem, czy on zdąży, wątpię. Mąż o ile jest starszy od tej? O 2 lata tylko. Tak, on będzie dużo dłużej żył od niej. Ej, no chcieli bilard, to kupiłam im bilard, no. Proste. Stać ich. Dzieciak w śniegu obok przyjeżdża radiowóz. No tak. Halo, policja, proszę przyjechać do przyjemniaczków. Ostatnio na patronowym było Discordzie coś, że... przyszedł łamywacz, ukradł telewizor. Nie, przyszedł łamywacz. Została wezwana policja. Policja stwierdziła, że nie ma żadnego zagrożenia i że 500 zł dawaj. Nie było tych 500 zł, simoleonów właściwie. I ta policjantka zebrała telewizor w ramach zapłaty za tej grzywny, za wezwanie policji. Nie, jakby bez powodu teoretycznie. Także to totalna ustawka. Dramatycznie biedna rodzina w tym Miłowie? Chyba nie. Obawiam się, że nie ma takiej. No, dawaj, dam radę. Oj, nie wiem. Choćby się zesrał i usnął. O, Sił. One razem pracują? A, bo Sił teraz w nauce pracuje jako... no, w tej staruszkowej już, dorywczej pracy. A w ogóle jakaś biedna, w sensie taka nie za bogata. No, to coś się chyba znajdzie. A, dobra, ona umarła. A, no bo ona przecież umarła też na tym patronowym streamie. Rzeczywiście. I ona sobie po prostu drugi raz teraz. No dobrze. Hej, Szarla.
Ale ofony bole se. Nie se. Putin ne mo. Ofa. Ala fotele. No bo ja za bardzo cisnęłam na karierę do tej pory. Teraz już bardziej się skupiam na tym, czego Simowie chcą tu i teraz. I jeśli chcą rozwijać swoją karierę, to bardzo proszę. A jeśli nie, to robimy inne rzeczy i po prostu mogą sobie być na jednym stanowisku nawet i 30 lat i nie mam z tym problemu. No. Dobra, nauczył się. I dorośniej jak ten. Który dzieciak to był? Oliver. Dorośnie jak Oliver od razu, na glebę. No, oczywiście, że tak. A nie, na stojąco. No, chociaż tyle. No tak. Tak zwany klasior. Ale że ma oczy Daniela Przyjemniaczka, szok. No przeniesiemy, no. Zwłaszcza, że ona tutaj w bramie stoi. Pa, lisa. No przynajmniej jest teraz jedna lisa. Wcześniej były dwie lisy. No, mod na wyższe rachunki jak najbardziej, ale ja akurat nie mam tego na niższe płace. Będę kiedyś miała tylko tego, który wyrównuje płace. Między karierami z podstawki a z dodatków. Jeszcze się zesra. A, chciałam nas ukliknąć, żeby się usunęła stąd. O, dobra, usunęła się. No nie, zaraz przy kiblu oczywiście. O, no i jeszcze obawa. A co ty? Aha, na drzemkę idziesz. Nie, dobra, weź szybko prysznic. No i meble trzeba temu dzieciakowi kupić. Od razu to zapiszę, bo jak mi znowu coś się stanie, będę musiała od tego samego momentu zaczynać. To nie wiem. Straleczek jest dla mnie najmniej ważny i nawet nie wiem, czy on się go nauczył. Chyba nie. Niektóre kariery z dodatków są relatywnie lepiej dużo płatne niż inne. Na przykład show business, muzyka chyba też. Tam kilka ich jest. Teraz go nie pobieram w sumie głównie ze względu na Nanę, która chce zarobić 100 tysięcy i z tymi karierami jest po prostu łatwiej. Bo ona pracuje sobie w wywiadzie, który jest jedną właśnie z tych dużo lepiej płatnych. I dopóki ona nie zrezygnuje z tego pragnienia życiowego u niej, no to nie będę miała jeszcze tego moda. I guess. O, najlepiej. Na pewno będzie mu się wspaniale lewitowało w tym łóżku. Lewitator! Nie, no może nie niebieskie, może jakieś inne. A, niech se ma to. O, jaką aspirację będzie mieć dzieciak? Nie mam bladego pojęcia. Zaraz zobaczymy, jaki on tam ma charakterek wspaniały. Jeden punkt uprzejmości, zgaduję. Czy to jest w takim kolorze?
No, prawie, że. Może być. Nie, dobra, ta szafa zawala strasznie. Inaczej to zróbmy. No postaw się. Bo on jeszcze musi mieć... O, tak, na oknie szafa, cudownie. On jeszcze musi mieć biurko. Mały ten pokój w sumie. Czy nie ma biurka od kompletu do tego łóżka? Nie, to łóżko to chyba jest z dupy i ono nie ma w ogóle niczego do kompletu. No nie. Nie, on nie może tutaj podwójnej szafy mieć. Sorki. Ale musi mieć pojedynczą. Nie, dywan możemy zrobić pyk. Drogie rzeczy. O, jak tak dawno nie słuchałam tej muzyki z dwójki, to znowu mi się te same flashbacki włączają, co jak na początku pełną kolekcję miałam. To jest muzyka ze zwierzaków i tak mi się wydaje i to mi się bardzo kojarzy jeszcze z czasami tam gdzieś w liceum, jak grałam tylko z podstawką i zwierzakami, oczywiście pirackimi. To jest właśnie jeden z tych utworów, który wtedy leciał. Jezu, jakie wspomnienia! No nie, nie nauczył się sraleczka. O! O kurczę, schody. Chce mi się romansowanie, ale za bardzo poważny trochę na to jest. No nie, już nie mdlę, idź spać. Ale też nie ma żadnego kierunku aktywności, no nie? Więc chyba bym mu dała jednak romansowanie, kurczę. A, Disclocator, rzeczywiście. No przecież masz iść... Boże, co za dziecko! Dobrze, że się chociaż ładnie ubrałeś. A, no piękna piżama. Uwielbiam Repozytory Project pod tym względem. Tak, to jest Melen przez 2L. To jest dziecko Daniela Przyjemniaczka i Aleksandry Surogatki. Tak jest. Cudownie powróconego do życia Daniela Przyjemniaczka. Tak, długość życia zależy, znaczy nie od liczby punktów szczęścia życiowego, tylko od tego, jaki wskaźnik aspiracji Sim ma w momencie urodzin od dorosłego do starucha.
ale w trakcie bycia staruchem też jeszcze są takie małe przeliczniki, tylko one są na tyle nieznaczne oryginalnie w grze, że można tego w ogóle nie zauważyć, że cokolwiek się zmienia w tej długości. Jak miałam inny mod na długość życia, to bardzo można było to zauważyć, bo tam rzeczywiście coś złego się stało i temu Simowi od razu leciał ten pasek i mógł dosłownie, nie wiem, 2 dni tylko być emerytem, nie? Ja sobie i tak w tym moim modzie na wiek, jakby nie mam tej maxisowej wersji, tylko trochę podrasowaną, ale w ogóle też tego nie odczuwam. Także nie wiem, czy to nie jest może jakieś zbagowane w sumie. Nie chcę mi się podatków wprowadzać. Daj sobie spokój, ty liczyć jeszcze coś. A, weź. Strasznie mnie dziwi u Pleasant Sims, że jej się chce coś takiego robić. Ja po prostu, Boże. Mnie by się odechciało w ogóle Simsy włączać. Nie, no nie będzie mi się chciało go uczyć schludności, żeby miał idealne schodki. I tak nie byłyby chyba idealne schodki wtedy. Nie, bo tutaj jest jeszcze różnica 2 punktów. Nie będą wtedy idealne schodki i tak. Będzie 1 stopień... No, można go ewentualnie nieśmiałości nauczyć, żeby tutaj spadł mu 1 punkt. I wtedy by były idealne schodki. O! Ja wychodzę z założenia, że w wysokich rachunkach już są podatki. No, cały odcinek o ratowaniu Castora. Zawsze jak właśnie myślę o tym, o tej starej wersji moda, to zawsze mi się ten Castor przypomina, biedny. Do której planuję live? Nie wiem, do 9:00. Posprzątaj to, a nie żresz. Znaczy próbujesz żreć, bo mod ci nie pozwala. No, Danionek to się dzieje przez to, że każdy element osobowości od góry do dołu jest oddzielnie liczony podczas tworzenia tego dziecka i może po prostu wypaść tak częściej, że te górne cechy mają więcej punktów, właśnie, że mają na przykład po 10, a potem tylko 5 punktów zostaje i dzieciak jest po prostu poważny i mega zrzędliwy. Bo no, jeśli akurat tak wypadnie, że 30 się zrobią. Jeszcze jeśli do tego dochodzi oczywiście genetyczny aspekt, czyli na przykład nie wiem, jeden rodzic jest super aktywny czy coś, no to jeszcze większe jest prawdopodobieństwo tego. No i potem już po prostu zostaje za mało punktów, nie? I różnie to wychodzi. Jest mod, który to zmienia, ale to też jest jeden z modów, których ja nie chcę mieć. Po prostu. Kto zajmuje się budowaniem samochodów? Melen? Tak, teoretycznie, bo on ma w majsterkowaniu hobby, ale mało tego robiłam pewnie. Nadal nie wiem, jaką aspirację dam temu dzieciakowi. Wydaje mi się, że rzeczywiście najszybciej chyba romansowanie. Też z tą osobowością w drugą stronę, no nie? Że jak się małe liczby, małe wartości wylosują w pierwszych 3 albo w pierwszych 2, to potem może
mogą wychodzić zapełnione te trzy ostatnie, no nie? No bo po prostu dobiega zazwyczaj do tych 35 punktów, no. Ale pierwszy wariant jest bardziej prawdopodobny, bo wtedy po prostu zabraknie tych punktów. Skłonności do miłości po ojcu, ale Daniel Przyjemniaczek to jest dziadek tego dzieciaka. Piesek. Przyjrzyjmy mu się w sumie. Pokaż ryj. No i piżamę kurde zmień, dzieciaku. I jeszcze pewnie kurtkę trzeba ci też zmienić, bo masz coś głupiego. No tylko, że Daniel Przyjemniaczek nie ma w ogóle dostosowanej według mnie osobowości do romansowania. Jest zdecydowanie za miły i za nieśmiały. No, jest bardzo ciekawy. No, oczy ma Daniela Przyjemniaczka jak nic, bo ja po prostu obudzona o 4 rano rozpoznam te oczy. Brwi ma pomylenie, więc jakby górę twarzy ma pomylenie. Nos na pewno ma po Tesie, bo on jest taki charakterystyczny. Taki troszeczkę bardziej płaski. A usta nie jestem pewna. No i kształt twarzy to tam różnie może być, nie? W sumie nie wiem, czemu fryzury może nie zmienię. O, taki płaszczyk ma, to w sumie może być. Okej. Jak nie wiem, jaką dać aspirację, to patrzę, z kim dzieciak się najbardziej przyjaźni. Interesting. Piesek jakiś się zdenerwował. On ma raczej proste włosy. Może to? No nie wiem. A może to? A może być. Dzieciak ma na imię Douglas. Doug. Daniel ma tę samą osobowość co Szczepan? Serio? Nie zauważyłam tego nigdy. Ale pewnie inny znak zodiaku. Znając primeidów. On się najbardziej przyjaźni z Melenem. Melen ma bogactwo. W tej rodzinie bogactwo nie za bardzo ma dla mnie sens, bo oni są obrzydliwie bogaci. Ale teoretycznie mógłby mieć w sumie. Nie jest aktywny, ale nie jest też leniwy, więc... No, zastanowię się jeszcze tam kiedyś. Może za jakieś 3 lata będzie nastolatkiem. Aha, obaj są pannami, a powinni być rakami. To też mnie w sumie super nie dziwi. Melen, jest coś takiego jak lodówka. A ty tego nie sprzątnąłeś nadal. Nie wiem, czy ty tam sięgnąć nie możesz? O co to chodzi? Jezu, ile zupy jest w tej lodówce. Zupka. A czemu to jest odsunięte? Czemu to jest zepsute? Wstawię sobie nowe i już naprawiam.
Gdzie ten pies? A nie, dobra, teraz się bawi z dziadem. A cóż to? A, no tak. Tak, tak jak ta perfumeria. Jakby miał siostrę, to by się nazywała Sephora. Do prawdy. Czy możemy... Co ci się dzieje? Czy możemy wziąć te miski stąd, żebyście wy mogli łaskawie je posprzątać? Zupa na pocieszenie babuni, a babuni już nie ma, o Jezu. Zupa na śniadanie zawsze spoko. A no tak, bo ten pies jest brudny. Lisa go chyba chciała umyć, ale nie wyszło. Czy oni mają tę wanienkę w ogóle, taką tylko dla zwierzaków? O, mają. To dobrze. To bardzo dobrze. Tylko on idzie do pracy, ten też idzie do pracy, ta idzie po południu, więc ona umyje tego psa. Dzieciak głodny do szkoły. Nie wiem, o co chodzi z usuwaniem się wiadomości na YouTubie. Nic mi o tym nie wiadomo. Ja nic nie widzę, żadnych wiadomości, które zostały usunięte. Nie zawsze mam imiona nawiązującego do jakiegoś tematu, w sensie z jakimś motywem tematycznym. W Kwitnących Wzgórzach wyjątkowo dużo takich rodzin jest faktycznie, ale ogólnie to nie, niekoniecznie. Czy w Miłowie w ogóle mam? Oprócz tego, że imiona na C u haków, w jednej linii haków w zasadzie, to nawet mi się nic takiego nie kojarzy. Aha, bo oni biorą ten talerz jakby od drugiej strony tego blatu. Bleh. Umyty piesek, umyty piesek. Weź też jakiegoś naprawiacza. Zatrudnij. W tej rodzinie absolutnie żadnego więcej dziecka. Nikt nie ma nawet aspiracji, która by na to miała wskazywać. I depopulacja. Jak wrócą ze szkoły i pracy, to chyba znowu to zapiszę. Dobrze by było do rana jeszcze. No tak, są jeszcze zabawki w salonie, ale nawet mi się nie chce. W sumie to jest taka przestrzeń pusta strasznie. Pam, pam. Pam, pa, pa, pam, 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 pam. No jeszcze gdzieś sralek pewnie jest. Nie ma w tym? Jest w łazience, no oczywiście, że tak. Ja czasami usuwam takie rzeczy już jak dzieciak jest nastolatkiem. O hej, Helena. Hej, Jack.
Helena akurat jest przez jedno L. Helena to jest córka Orlanda i Melody. Młodsza siostra Amandy. O, rachuneczki. No tak, bo wczoraj był wtorek. No, piękne rachuneczki. No dobra, czeko, zadzwoń do tego Luka, już niech mu będzie. Jezus Maria, Vincent, uspokój się. No i znika gazeta i dobrze im tak. To jacuzzi zostało wstawione bardzo niedawno i specjalnie je tak wstawiłam, żeby jakby współgrało trochę z tym płotem. Chcieli kupić jacuzzi, więc po prostu kupiłam. Widzę, że Douglas nie chce lekcji odrabiać, chce z Heleną sobie porozmawiać. Dobrze. A ona chce chyba z pieskiem. Ma! Chyba się da wejść do basenu. Jeszcze nie sprawdzałam. Na razie jest zima, to po co miałam do basenu włazić? A nie, w sumie wiosna już jest, ale jeszcze jest zimno. Wszystko się da, spokojnie. A właśnie nie wiem, czy z okazji 1 października strzelają fajerwerkami, czy o co chodzi. O, hej, Jake. O, ty dybla. No tak, dzieciak super zmęczony oczywiście. A, chce... hej, Frida. Chce, żeby mu pomóc w lekcjach, ale jest strasznie zmęczony. No dobra, ale chyba pomożemy, no. Melen w ogóle nie jest zmęczony. Kiedy kaczy sad, o Boże! Ja już nie pamiętam, czym jest kaczy sad. Jezu, kiedy ja ostatnio w kaczym sadzie grałam? No na pewno jeszcze w poprzednim mieszkaniu. No, ze 2 lata temu to albo może nawet i 3. Ja bardzo szybko przestałam grać tam, niestety. O, Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu dzisiaj, dobrze wiedzieć. O, Amanda. Także obie siostry są u nas, o ile tamta jeszcze sobie nie poszła. No, jak widać, nie. No, okej. Jak zwykle pełno ludzi, nie wiadomo skąd się wzięli. O, Boże, zrobili to, nie wierzę. Raz tylko kazałam. I nawet zrobili i skończyli.
Szok. Szok. I niedowierzanie. Ojejku, jakie słodziaki. To tak się wydaje, że oni tacy ten, zaprzyjaźnieni, koleżanka z klasy i tak dalej, ale ona jest sporo starsza od niego. Ona będzie zaraz nastolatką. No to co? To tutaj w zasadzie skończone. Tylko do rana. A potem rzeczywiście możemy wejść jeszcze do tych Newson... już nie pamiętam. Newson Bunch. No, myślę, że możesz się zaprzyjaźnić z Amandą. Może sobie... O. A, dzieciak spać poszedł. Nie no, umyj się. Jutro nie będzie czasu. No, zaprzyjaźniły się, możesz się ze wszystkimi pożegnać i iść spać. Międzynarodowy Dzień Muzyki? I walki z wirusowym zapaleniem wątroby. No i... Jest po co strzelać, jak widać. Trzy święta dzisiaj. Kto tu wstaje? No po co wstajecie? A basze. A dlaczego on się nie umył? Jezus Maria. Nie słuchają jak zwykle. No już niech wam będzie. On chce zwierzaka, młody chce zwierzaka, to jest połowa rodziny, trochę za mało. Jakby jeszcze ktoś miał, to pewnie byśmy sobie wzięli. Nie, dobra, zjedzmy śniadanie jakieś normalne. No dobra, koniec tego. Tak, mam w tym domu naprawiony dach. Znowu sobie chwilkę przerwy zrobię, żeby nalać sobie wody i wziąć sobie wegańską krówkę na osłodę. No i będziemy szli tutaj. Mogłabym w sumie od razu wczytać tę rodzinę, ale nie wiem, czy będzie tam pauza, więc popatrzcie sobie na to masywne miłowo przez te półtorej minuty, jak mnie nie będzie. Zaraz wracam.
jestem. Pa 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 pa. No a niestety ta depopulacja chwilę trwa, no nie? Więc jest tych simów nadal mnóstwo. Nie było pauzy. Nie, nie będzie tutaj nikt umierał. 3 dni. 3 dni tutaj gramy. A hej, indyga. Absolutnie nigdy w życiu nie podjęłabym się grania w Uber Hood. Ani w Mega Hood, ani w ogóle w cokolwiek połączonego. To po prostu brzmi strasznie. Brzmi jak męczarnia. Ach, bo Sebastian to jest tutaj Lovelace przecież po tatusiu. No, na razie nikogo za bardzo nie zna. Dziewczyn przynajmniej żadnych. Raczej chyba zakładam, że on będzie hetero, ale nie wiem, jeszcze się zastanowię. Nie wiem, czy on tak nie widział tego tatulka. No nie ma go w kontaktach. No to chyba go rzeczywiście nie widział. Nieważne, że jego tatulek mieszka... Widać ten dom tutaj? Oj, daleko chyba. A nie, tu! Nie, co? Nie mogę. No dosłownie tam mieszka jego stary. To może go jakoś tam widział z daleka. Wychodzącego z domu. O Boże. Nie, losować też nie chcę. Po prostu jeszcze się zastanowię. No, jakby jak chcę losować, to losuję. No nie, jak mi obojętne. A jeszcze nie wiem, czy jest mi obojętne. A, tak, to był Michael ten, w którego piorun strzelił i umarł prawie. Jezus. To by nie było takie złe w sumie, jakby on rzeczywiście zginął, tylko że on i tak nie ma dzieci, więc to by mi jakoś dużo nie dało do tej depopulacji. Miałabym o jednego sima mniej do grania tylko, a w tamtej rodzinie to i tak tam ich trochę jest, więc nie zrobiłoby mi to dużej różnicy. Poza tym ja Michaela bardzo lubię. Co to są za ludzie? Już mówię. Bardzo proszę, tylko się rozsiądę jakoś normalnie. Anessa to jest córka tych dziadów, co tu są. Wnuczka. O Jezu, w stosunku do startowych simów to jest prawnuczka Aleksandra Ćwira. I wnuczka nienarodzonego dziecka biedak, który jest tu. Tak jest. No i Georgie Newson. Arlo? No to Arlo jest z Banczów, nie? Siemanko. Którzy zostali przerobieni z trójki do dwójki i jeszcze edytowani przeze mnie. I ja sobie ich wsadziłam do Miłowa, nie wiem po co. Znaczy teoretycznie wiem po co, ale... Jakby ja tak mało wiedziałam o tej grze, kiedy grałam tym Miłowem, przez bardzo długi czas grania tym Miłowem, że różne dziwne rzeczy robiłam i teraz muszę radzić sobie z konsekwencjami tego. Ale tak, z drugiej strony u Sebastiana mamy Ashtona, czyli Sebastian to jest prawnuk in vitro lesbians. To jest. Znaczy jednej z nich teoretycznie. Czyli Carol.
Więc jest praprawnukiem Angeliki Przyjemniaczek i Damiana. Tak jest. No. I już. Tyle potrzebujecie wiedzieć. Nowy samochód? Może? Nie wiem, nie pamiętam. Aha, dobra, bo ten to jest na emeryturce i gdzieś by sobie popracował. W sumie mógłbyś się nadal w policji zatrudnić, tylko po prostu jakieś takie mniejsze prace mieć w jakiejś ochronie i tak dalej. Widzę te wiadomości, uwielbiam ciebie oglądać, zawsze poprawiasz mi dzień. Ja to widzę. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Ja wszystko widzę, spokojnie. Arlo, myślisz, to jego syn? Nie. Nie, Arlo tutaj stosunkowo niedawno się zainteresował naszą Aneską. Nie, no, on jest perfekcyjnie świadomy, że jest ojczymem Sebastiana. Oni wzięli ślub, nie wiem, w poprzedniej turze chyba. Sebastian miał dobre... No przynajmniej z 8 lat miał, jak oni zaczęli się spotykać. Dziadkowie Seby od strony ojca to ten słynny przypadek kuzynostwa drugiego stopnia, którzy są razem, tak jest. Widzę, że nie ma policji. Widzę, że Stella też już ma tutaj pomysły różne. Ona była w nauce. A może na zainteresowania spojrzymy. O, to fajnie, ją pieniądze interesują, że wcale. I praca tak samo. Ona w ogóle totalnie nie powinna być rodzinnym simem, jak jest taka złośliwa. On jest tak samo. Więc on też popularnościowym simem absolutnie nie powinien być. Ja sobie wtedy dobierałam aspiracje, jak mi się tylko tam chciało. No więc tak. No dobrze, to która z tych prac jest tak bardziej z pasji? Wydaje mi się, że poszukiwacz przygód. A czy on był w komputerze, tego nie wiem. Tak, widziałam wiadomość na temat tego, z której partii politycznej byłby Connor, ale... Serio? Nie wiem! Z jakiejś dobrej, no. Nie pytajcie mnie, jaka to jest dobra, okej? Okay? Nie rozmawiajmy o polityce przy simsikach. Litości. Nie będę robiła dziecka. Powiedziałam już, że Arlo jest tak piękny, że nie będę go rozmnażać. Otóż nie ma. No, Seba mógłby sobie na miasto w sumie pójść, co nie? Tak się zastanawiam, czy ja bym miała konkretną partię dla niego. Tylko, że w dresie pójdziesz teraz. A nie, jak skończysz... To się chyba przebierzesz? Nie. Ale dostaniesz mięśni, dobrze. No proszę mi podwójnie nie klikać. A, telewizor zepsuty, no tak. A niech na boisko pójdzie. No, właśnie tak myślałam, że on coś ze sportem.
Ale sport go aż tak nie interesuje w sumie, więc się jeszcze zastanawia. No on jest jeden dzień dopiero nastolatkiem, więc to jest pewnie podstawowa rzecz, która mu się po prostu zrobiła. No widzę, że science fiction, kultura może być całkiem ciekawie. Może bym sobie tutaj też zrobiła jakąś taką parcelę, gdzie tylko nastolatki by przychodziły. No tutaj widzę, że już same dziady. O Jezus. Jak to się robiło? O. Zbanuję chyba na razie po prostu staruchów. Żegnam. Ale na przykład do centrum handlowego też mogłabym zrobić, że tylko nastolatki przychodzą. To jest boisko teoretycznie przy szkole, więc mogłyby w zasadzie tylko nastolatki tutaj chodzić. No, przyszedł na boisko i będzie trenował, no i dobrze. Myślę, że chyba zrobię samych nastolatków, bo przecież ile można. Tutaj jest jeszcze tak wysrany tych ludzi, Jezus Maria. Strasznie dużo tutaj Simów jest. Dzieci to chyba i tak nie przychodzą, ale niech tak będzie. No naleśnik, idź sobie. To jest Ryan Wheeler, Boże. Jak zawsze mylę, nie wiem. Tak samo jak Jason Manon i Craig Ray. No po prostu to są takie dwie pary simów, którzy mi się zawsze mylą ze sobą. No Nana, spadaj stąd. No, gra sobie już wymyśliła, kto tutaj przyjdzie i teraz mi próbuje respić tych simów. Proszę nastolatków, no. Czy to jest Alvin? O! Hej. Jest teraz w moim Legacy Challenge'u na angielskim kanale. Spoiler. Gdzie on tam polas? O hej, Otis. Dear John. No, tylko jak na razie same chłopaki. Same chłopaki. O, dobra, cicho. Tekla dalej przyszła. Pika, ciao. O, już negatywna chemia, już wie. Nie no, Maria to jest zdecydowanie za stara dla niego. Zresztą pewnie jest jakąś jego rodziną. A z tą Arkadią ktoś coś robił, ale już nie pamiętam kto. To na patronowym streamie było. I sobie nie mogę za nic przypomnieć, kto z nią tam kręcił. A nie Otis czasem? Może? A dziad? Proszę stąd iść. A nie, on tylko przechodzi chyba. Tylko, że Rafael go tam... Jezu, jaki Rafael. Salvador go tam zaczepił. Nie ten malarz. A, był to Otis, dobrze. Dobrze. Blorka! Oh
No proszę Arkadię powitać. Halo! No, jeszcze jakieś pranki oczywiście. Negatywna. A jakie ty masz w ogóle te? Aha! Okej, sam zafiksowany na punkcie włosów jest, widzę. A, bo tutaj Ivy jeszcze była. Oni mają pozmieniane w ogóle fryzury, bo to wszystko przez to, że Dina była stylistką i ja bardzo, bardzo mocno zmieniałam tych Simów. Chyba trzeciego stopnia kuzyni, jak są to Extended Family nadal nie pozwala. Mhm. Aha. To fajnie. Na. Widzę, że ona chyba tobie bardziej się podoba niż to jej, bo chemii nie macie wcale. No, fajnie. O, jeszcze się obrażają teraz, super. Idziemy stąd. Chyba jest mniej dziewczyn po prostu wśród miastowych nastolatek, coś mi się tak wydaje. O, Gretchen Jean. Która dziewczyna? Ta ostatnia, z którą gadał? Ivy Kapur? Jolanta Kostur. Bo dorosła o tym samym nazwisku, tak samo się nazywa. Bartoszko, to ty mi powiedz, co tam. O, no tak. Of course. Oni w sumie nie są wybitnie bogaci. Mają takie, no, mocne 11 tysięcy na koncie, no nie, ale po pierwsze za dwa dni będą rachunki. Dziady już są na emeryturze, więc nie zarabiają nie wiadomo ile hajsu. No i, no bo oni dużo w ogóle wydali na dom, no nie, i ten dom jest taki, jest przyzwoity, ale nie jest jakby, nie wiem, nie ma jakiejś ekstra przestrzeni nigdzie, tylko jest taki po prostu idealny dla nich. Więc tak, no i jeśli oni mają 11 tysięcy i tam może... za 4 tysiące pewnie rachunków będzie, to gdzieś tam będzie się, gdzieś tam pewnie będzie znikać ten hajs za jakiś czas, także oni mają taką sytuację przeciętną, bym powiedziała. Jak na Miłowę zwłaszcza. A, dobra, bo on miał gotować, ale nie można. Hej, Mitch. Poprosimy bardzo. Elaganda! Sobota, odpoczynek. No, no u mnie nie. U mnie sobota to praca i sprzątanie kuchni. Kwitnących wzgórz jeszcze nie skończyłam montować. A, no i teraz już jest obiad. Dobra, zrób spaget. Najlepiej spaget. Jezu, ile ona myje ten kibel? Co tam się odwaliło w tym kiblu, że ty go myjesz już chyba 2 godziny? Czy ona jakieś przystanie? Zresztą, ale zaraz, ona myła już wcześniej ten kibel, bo dostała punkt sprzątania... Nie, ona się zacięła. Bo dostała punkt sprzątania za mycie tego kibla. Pamiętam, że było takie powiadomienie. No cóż. Sebastian się zafiksował na punkcie kolorów włosów, a ona na punkcie czyszczenia kibla.
lava. Dai. Claga sto ti per la sua. Ma sto lì. Ah, è un po' così. No che sinto qua. Me lo so, vorrei che beso luoghi. Ora ben bella, melella, melella. Domine, vado cove. Było pytanie o to, czy mam konwersję fryzury Arla z trójki. No, tę, którą on miał w mojej rozgrywce jako dorosły. I owszem, ale on już jej teraz nie nosi. Zmienił sobie, żeby trochę starzej wyglądać. Znaczy, ja mu zmieniam. Ile rodzin minęło od przyjemniaczków? Żadna. W sensie po prostu to jest następna. Teraz jeszcze się zafiksuję na punkcie mycia zębów może. Spoko, Szymon. Do tej pory byliśmy na parceli publicznej głównie i nie ma aż takiego dużego postępu na razie. No, jeden dzień już zagrany, ale jeszcze dwa. No, Arlo z Anessą to powinien w sumie na randki chodzić, bo oni mają oboje chyba. Tak, to samo pragnienie życiowe o randkach. On miał tutaj być po prostu jej takim partnerem od wspaniałych randek. Miał ją uszczęśliwiać przez chodzenie na randkę z nią dosłownie codziennie. Więc bardzo proszę. Halo, ask. O. Barancia. Que se ne gotovi? Lala. Ah, gizda. Kerbae. Koja. Jestem, no? Kerbae. Jaden. Przeszkadzasz trochę, wiesz? Idź na kanapę. Kaja. To cały dzień w piżamie. Najlepiej. Zażarza. Czy oni idą się barbnąć od razu? Nie, on poszedł się umyć. Nie, Stella. To nie jest czas na mycie zębów. Porób sobie coś innego. Idź na kanapę. Ten chce Ivy na randkę zapraszać, jak... No, no, ona jemu się bardziej podoba, ewidentnie. Mimo, że on lubi rude i blond włosy, a ona ma czarne. To nie był wolny taniec, tylko to był pocałunek taniec. No trochę mi się nie chce tego pragnienia robić, ale jak mi się przypomni, to dążę do niego. Jak się barbną, to zaraz będzie randka marzeń i spoko. Przynajmniej będą cały czas szczęśliwi przez te randki. Uczynę fajnie.
Spago. Oh. Janatina. Tak, pocałunek taniec jest taki sam jak taniec klasyczny, czyli też coś innego niż wolny taniec. Wolny taniec jest zasadniczo romantyczną interakcją, a taniec klasyczny jest bez podtekstu romantycznego żadnego, czyli no to jest taka interakcja, którą może, nie wiem, ojciec z córką na przykład wykonać, nie? Przecinki to sekundę w trójce, no kasz. Musisz wyrzucać co jakiś czas. Endras Overwatch, Smooth Patch. Dużo jest metod. I nie graj Wisla Paradiso. I uważaj na liczbę zwierzaków w rodzinie, bo lagują grę potwornie. I ogarniaj wyposażenie simów i rodziny, bo to też laguje grę potwornie, jak jest tego za dużo. Za dużo, czyli prawdopodobnie więcej niż 3 rzeczy. W każdym z wyposażeń. Staram się nie mieć więcej. Już się dawno pożegnaliśmy z Connorem. No są nudne i powtarzalne, no. To prawda, niestety. Ach, Barbara w samochodzie ci się zachciało. To przynajmniej szybciej niż w łóżku. Chyba, nie wiem. No dobra, możesz mu tam jakiegoś dowcipa powiedzieć. Jak się umyje. No, podgląda go. A bo ona chce w ogóle w miejscu publicznym. Ha. Huh. To możemy gdzieś jechać i zrobić sobie Barbara w samochodzie w miejscu publicznym. A, cokolwiek. O, deszcz padał i nawet nie wiem kiedy. Bo widzę, że chodnik jest mokry. Nawet możecie nie wysiadać z tego samochodu, ale niestety automatycznie wysiadacie. Halo? Halo? O? Kaluta mia, waju. Stafa funtitisiu. Temo, momo mo asiete. A, o, zbugowany samochód. No to z custom contentu. No cóż. No i jak dla mnie, to możecie wracać. No ja diba cała. Po tu fe, ale buhu. Tas mają chudy iść. A dwangduje. To znaczy, że możecie wracać. No wow. Mm-hmm.
Nie, no żadnych babyków. Jakby był baby, to bym go usunęła. Jakiś tam maleńki procent, 1% ryzykownego barabara mam w ACR-ze, bo niżej się nie da ustawić, nie da się wyłączyć tego całkowicie. Więc no, zawsze może się zdarzyć, ale na szczęście szansa jest nikła. Jakie były to mody do trójki? Enras Overwatch przede wszystkim. To się pisze Nryaasy. Po prostu sobie wpisz Enras i cała lista chyba 60 modów ci się wyświetli. W sensie strona, na której jest tych modów dużo. W sumie Error Trap też się przyda. A, już jest druga w nocy. Do spania. Nie go here, Jezus. Mam nową myszkę i tak mi się podwójnie klika ciągle. To jest chyba kwestia gry. A, bo wy jesteście jeszcze na randce. Dobra, end date. End the date. No i się przynajmniej wyśpicie. Nie mam każdego Enrasa. Boże, Szymon, uspokój się. Po co komu tyle modów? Ja mam Enrasów, nie wiem, z 5? Może 7? Będzie podawał płatki. Patrzcie, jaki dobry syn. I wnuk. A po kogo to? A. Dobrze. On w architekturze pracuje, więc tak? Tak. I to na pierwszym poziomie jest nadal, Boże. Więc on ma na wcześnie. I pewnie nie zjadł tych płatków. Może trochę dziubnął. Dobra, Stella będzie musiała pilnie do łazienki. Gracjan. Ponad 100 modów do dwójki. Ja modów do dwójki mam jakieś 330. Jest to ponad 100, jakby nie patrzeć. A bardzo proszę, cieszę się, że sobie jakaś inna osoba też skorzystała z rad. Ach, rycerz. Simone kazał to bądź o męga tąż. Mieno słak? Dasza. Pieśuma. Szymon, chodzi ci o ekran ładowania po prostu pierwszy? Żeby się wyświetlał z innego dodatku niż jest ostatni? Da się to na pewno jakimś modem zmienić. To nie jest jakaś wybitnie trudna rzecz do zmienienia. Ach, ten Romantic Standards, Boże, uwielbiam tego moda, że oni autonomicznie robią te rzeczy przy stole różne. To było 150, co najmniej 200. Też się zgadza w sumie. Elegant.
No, uratowana jedna miska płatków tylko. Dobra, dopię z tymi kwiatkami. Pi, 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 pi. W sumie Jayden to jeszcze by se zeżar coś. Placuszek musisz sobie znaleźć z tą Ikeą, bo rzeczywiście jest taki problem, że nie ma w tej pełnej kolekcji z nieoficjalnego źródła. Ale no sobie googlaj, no. To jest coś, co wszyscy mają, no nie? Więc jakby na pewno znajdziesz rozwiązanie na to. Trzeba sobie jakoś dodatkowo chyba to poobrać po prostu. Czy on jest Douglas? Tak, to jest Douglas, ale to jest ten jakiś inny Douglas. No, Smarter i Piczek koniecznie. Ja właśnie miałam w pewnym momencie ciąg ściągania modów od Sajjona. Na szczęście już dawno miałam Smarter i Piczek, ale on ma tak dużo tych modów, że no po prostu... No, nie każdy z nich wymaga Smarter i Piczek, ale dużo z nich tak i po prostu jest duża szansa, że jak masz moda od niego, to ci się coś będzie psuło. Czy to był cały czas komputer od pana Humble'a? Nie chyba. Ten z tym królikiem jest chyba do kupienia? Nie z królikiem, tylko z lamą chyba on jest. A nie, jednak to musiał być od pana Humble'a jeszcze. Boże, to jak oni dawno się musieli tutaj przeprowadzić. Macie siostrunie. La Piccola Sorella. A, bo mają Sims 3. To zdecydowanie było od pana Humble'a. Matko boska. Stare rzeczy, strasznie. Mnie te akcesoria świąteczne się nagle wyłączyły w którymś momencie. To było bardzo dziwne i do tej pory tego nie ogarnęłam. No i przewalił mój koniec. Nie ma nadal law enforcement, też nie było. No to słabo. Jak wygląda ten przedostatni telewizor z modyfikacji? Gdzie ja to powieszę, tak żeby to było widać? Jej! Najbardziej memiczny utwór. O tak. Piękny. Nie porównam do tego z gry. Mogę najwyżej porównać tak, bo dwóch nie kupię. Ale jest inny. Jest trochę bardziej borderless. Ti, 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 ti. O, co? To nie jest Talinde Piese. Czy on się inaczej nazywa na każdym zapisie? Czy on jest Downtowni? Nie, na pewno nie, bo on w moich Genesach jest. Ale, a nie, on nawet nie ma tej mordy. To jest inny w ogóle typ. To jest jakiś totalnie losowy miastowy. Wygenerowany. A wygląda jak tamten. Tylko ma... Nie ma zepsutej mordy, tylko ma tę drugą mordę, z którą ona mi się myli. Tak jest. O! Awans. Niesamowite. To będzie ostatnia rodzina chyba na tym streamie, bo no jeszcze takie półtora dnia mamy do zagrania. Ja sobie już zaznaczę, że jeden został.
nasıl yodol? Saluç. Ne? Ulan. Paluka Joe, le boom, ba boom, kaloton. No, lekcje mu totalnie nie w głowie. Raczej by wolał się całować i iść na randkę, ale nie za bardzo ma z kim. Ej, a może kulę z fatule zobaczymy. Nie no, mówiłam, że studentami to raczej dzisiaj nie, bo musiałabym Marią ponad turę zagrać jeden dzień, żeby ją tam dołączyć do nich na tym uniwersytecie, a tak to wszystko jest zagrane na studiach, co miało być zagrane do tej pory. O matko, tych włosów na pewno już nie mam, także tutaj musi się koleżanka odświeżyć, to też. A, bo to są podmianki i po prostu się nie zaktualizowało, bo to teraz jest to, co Maria ma. Ona w ogóle się tu pojawiła, no to fajnie. Kim jest Pamela Micheli? Ej, jakaś fajna nawet. Nie wiem, czy to jest pierwsza twarz? Okej. Co jest z tym Bertino? Jezus, to powtarzanie się nazwisk to jest po prostu... Ej, weźmy sobie ją tutaj, przywołajmy. Czy to ona nie jest Downtowni właśnie? Czy ona nie jest... O, tak, ona jest na pewno z przedmieścia, bo ma lekko modyfikowany schemat twarzy, ma makijaż, to jest bardzo, bardzo nowe. To jest charakterystyczne właśnie dla downtownisów. No i jak tam, znowu czarnowłosa, no i co? No i co? Nie ma chyba jednak znaczenia kolor włosów tak bardzo, no nie? Huhuhu. No dobrze, dwa piorunki. Niech sobie będzie. Możemy udawać, że ją przeprowadził ze szkoły. Nie jest to po prostu tutaj ten. Niech to po prostu tutaj jest. Ona jest lewusem! O kurde. Ja tam ogrodnika na trzy krzaki, to tam ktoś może przecież tym się zająć. Jumbo! Hej, Rover! To jest Ryan Wheeler. Tak, dobrze. A, bo Stella to w ogóle chce Barabara zrobić. To niech on tam te krzaki. Nie, no tymi liśćmi to już się... O, tutaj... Okej, okay, tutaj jeszcze jest tego trochę. To tu nie patrzymy. Tu nie patrzymy. Idziemy Barabara robić. Stella jest wstrętna, więc będzie oszukiwać w szachach i tak cały czas. Casual... O, jest taka baba faktycznie. Lepiej cię wspierać przez YouTube czy Patronite, w sensie jak wolisz. Nie ma to dla mnie specjalnie znaczenia. Także jak tobie wygodniej, bo jakby... Na YouTubie jest to tyle prościej, że nie muszę sama wiadomości wysyłać z dostępem do Discorda, tylko automatycznie ma się po prostu gdzieś tam te informacje na YouTubie. Kula
Ten jakiś zmęczony, kurde, bo tak na rano do roboty szedł. A mamy jakąś kawę? O, coś mamy. Niezbyt zdrowe pić kawę o tej godzinie, ale... Niech będzie. To tylko simy. O, Anesie, już się tutaj coś urodziło. Jakie dziwne modyfikacje, żeby zrobić tak, jak ja zrobiłam z Newsonami w kwitnących wzgórzach. Wystarczy Inseminator. Nie masz Inseminatora, Danionek? Przecież to jest podstawowy mod. Albo coś w stylu Inseminatora, typu Sim Blender albo Sim Manipulator. Jakby w ogóle jak funkcjonować bez tego? Jezus, Meten na pewno... Zdecydowanie za dużo wrednych ludzi jest w tym Miłowie. Ale jakie oni mocne kawy sobie robią, się trzęsą, no. A! Jaden chce się ze swoim... Boże, jak to się nazywa? Nie wiem. Z mężem swojej córki. Z zięciem! O, właśnie. Chcę się zaprzyjaźnić. Trochę mi się o tym zapomniało, ale możemy do niego zadzwonić. Jak? Danionek, to jak ty odejmujesz pieniądze Simom? Nie no, Family Funds jest w sumie. Ja nie używam w ogóle tego kodu w dwójce. Nawet dostałam ostatnio pytanie do SimGavendy o to. Dlaczego nie używam? Ale Family Funds, no będę odpowiadać na to pytanie kiedyś, no nie, może za rok. Ale jakby... No właśnie, co robisz, jak potrzebujesz być Bogiem? No testing cheats jest, no nie? Ale też tak... Jeszcze się coś kliknie niedobrego. No, ale tak, no jakby jeśli chodzi o Family Funds, no to zasadniczym problemem jest to, że ja zazwyczaj potrzebuję nie docelowo mieć ileś pieniędzy, tylko odjąć jakąś sumę pieniędzy. Więc przy Family Funds to ja jeszcze muszę sobie to dodatkowo odejmować. Kalkulator sobie odpalić czy coś, no nie? A tak to odejmuję tyle, ile chcę i tyle, nie? Nie no, ACR to nie jest taki mod, który jest must have'em raczej. Ja przez bardzo długi czas też go nie miałam. Także to akurat nie byłoby bardzo dziwne, że Danionek nie ma ACR-a. Ci się obmacują w nieswojej sypialni, no tak. O, Danionek nawet nie wie, czym jest ACR. Także jest dobrze. Co można dać minus? Przy Family Funds? Poważnie? O cholera. Ale tam się nazwisko też wpisuje, no nie? A ja w moich otoczeniach mam często rodziny, które nazywają się tak samo. I po prostu się obawiam też, że się coś może wykrzaczyć, że nie tej rodzinie mi odejmie albo nie będzie działać po prostu, nie? Na Kasipi! No to idź już sobie. Co masz za problem? Nie, wszyscy się oczywiście muszą gnieździć w łazience. Wiadomo. Do spania! No Arlo to absolutnie do spania. No dobra, możesz się jeszcze kąpnąć. A dlaczego on tej pracy domowej nie położył na tamtej pracy domowej? Mógł spokojnie to zrobić. Nie wiem.
Aha, Danionek troluje, no okej. Okay. Jezu, 8 gigabajtów w folderze download? Nawet ja mam tylko z 2,5. Nie wiem, ile ludzie ściągają rzeczy, że mają aż tyle. Ja samych modów modyfikujących grę w jakiś sposób mam 330, tak jak powiedziałam. A do tego oczywiście jeszcze custom content dochodzi, więc nie wiem, jak ludzie to robią, że kolekcjonują takie grube gigabajty w tym folderze. No tak, wychodzi na to, że 2 dni zagrane. Sim manipulatorem można zmienić imię, a można nazwisko też? W sumie mnie czasami jest dużo łatwiej po prostu wyjąć sobie obraz z trybu kupowania, zwłaszcza, że ja go mam nawet jeszcze w specjalnym katalogu, chyba z tego, co kojarzę. W moich ulubionych pewnie go mam gdzieś. A nie, nie mam. No ale to wejdzie się w obrazy i on zaraz tam jest, no nie? Więc... A w Sim Manipulatorze to bym się jeszcze zastanawiała, który w ogóle manipulator muszę wyjąć, gdzie ta opcja jest, więc jakoś tak mi jest szybciej po prostu. Tak samo jak w Trójce, a może nazwisko też, no spoko. Tak samo jak w Trójce zdecydowanie wolę kod wpisać, żeby zresetować Sima, niż bawić się Wenrasy, bo zanim ja Wenrasie to znajdę, to zdążę wpisać ten kod 15 razy, jak nie więcej. Aha, tym manipulatorem od różnych rzeczy. No okej. Okay. Wszystko zepsute w tej łazience prawie, że. Jak sobie tak dobrze idzie podawanie śniadania, to proszę bardzo dzisiaj też tak zrobić. I nie zawracać gitary ludziom. Jaden. Idź stąd. Hojimeka. A, no i spalił. Tak, czekoladowe zapiekanki. To są Pop-Tarts, więc mogą być też i takie ciemne czekoladowe, no. No ale weź to dojedz, albo nie. O! No i fajnie. Okej. Bezpieczeństwa pożarowego chcesz się nauczyć? Bardzo proszę. Nope. Tak. To może ty to dojedz. Dwa kęsy. Oj. Oj, oj.
teshut. Kemo mak tetosh. A, bo dzisiaj rachunki w ogóle. No właśnie, dzięki Arlo. Nie, niskie mają te rachunki w sumie. No, w sumie, no tak, no ich dom nie jest jakiś wybitnie drogi. A, 40 tysięcy tylko ten dom kosztuje. Łee! A ich ledwo było stać na to, bo oni wcześniej w mieszkaniu mieszkali i jak Simowie w mieszkaniu mieszkają, to nie mogą za nic po prostu hajsu uzbierać wtedy. Także to może być dobry sposób na to, żeby nie mieli za dużo pieniędzy. Mieszkać w apartamentowcu. O, to jest właśnie Michael, który prawie umarł. No dobra, możemy chyba schować większość tego żarcia. No widzę, że... Nie, nie ma tutaj żadnego spryskiwacza chyba. Nie, to te chwasty po prostu dają taki niski wystrój. No cóż. Tak, ta babcia u plezantów umarła. Dobra, wiesz co, Jayden? Ty masz tyle energii. Nadal nie ma pracy dla ciebie. Weź jednak dokończ to, co wczoraj zacząłeś. Tak myślę, że może ten Seba niech spróbuje jednak lekcję odrobić, jak już miał powiadomienie, że to jest w ogóle, bo to jest zacięte. A zaraz, bo podobno młotkiem można usunąć. Nie można. A można taką? O, można, lol. Ale to się zacięło w najlepsze. Okej. To pod szafę. Ej, no to w sumie jak jedna mu została, bo sobie testowałam, to mu nie upadnie pewnie już ta ocena, więc nie powinna przynajmniej. No z modem to różnie może być, ale... Ale nie powinien być dramat. Hej, Becia. Wielkie kałuże na dworze jak pada? U Oliwki widmo kałuże się głównie biorą od duchów, które się utopiły i one zostawiają kałuże. I tam rzeczywiście strasznie się zalewa ta działka przez te duchy. A, to mi do ósmej pracuje, o kurczę. Hej, Rose. A, oni już oboje są, więc można by znowu na jakąś randkę iść. Sztuki.
No pau, tashi un bike. Frank, 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 papuigis. Hey, Don, desciende. Sir Del. Oh. La Della. Magua? Here's the panicky bell, of course. Stefaniana, este ce sunt de bogote. E ca da dar. Ușo sunt smângate. Kendo, kibolo. Ușni. Metto pa. Boia, ce sai to pa. Like to see. Jaden, czy ty to zrobiłeś? No tak nie całkiem. A, w jednym pomieszczeniu, w którym mu tylko kazałam. A za płotem to już się nie liczy. Ta, pies nasika, robi się chwast i potem się rozrastają jeszcze te chwasty przez to. No tak, ten już chce znowu w samochodzie. Nie, dobra, dzisiaj to chyba klasycznie bardziej. Get czy give? Give. O, o, okej. Okay. Pierwszy raz poszła do pracy, już szczyt kariery. Nie, jakbym skończyła rozgrywkę w Kwitnących Wzgórzach, to raczej bym prywatnie też nie grała. Ja mam prywatnie i tak już tak dużo tych rozgrywek, że dokładać sobie jeszcze to wolę nie. A zaraz, teraz tak pomyślałam. Sebastian ma dwie prace domowe, bo jedna jest pod szafą. To on powinien chyba jednak spróbować odrobić te lekcje. No raz w życiu chyba może. A, tylko chciałam, żeby on się wykąpał, bo nie miał tylko jeden prysznic. No dobra. Co już macie znowu za problem? Ja mam inseminatora obiektowego, tak zwanego, i pod elektroniką mam wszystkie rzeczy z inseminatora. Znaczy, mam też ten nakliknięcie, bo generalnie jakby nie, to nie jest tak, że jednego możesz tylko mieć. Możesz mieć inseminatora jakby trzy wersje naraz i po prostu na co ci się akurat chce kliknąć, to bierzesz, no nie? Tylko, że znaczy możliwe, że ja go w ogóle usunęłam tego właśnie na klikanie. On się chyba nazywa Directory, ta wersja, czy coś takiego. Bo Sim Manipulator mi go nadpisał i nie mogę przywoływać rzeczy z inseminatora w taki sposób. Wiesz co, Gretchen Chin, jeśli chodzi o zmienianie wieku Simon, to z inseminatora jest lepszy ten adjustor, ta klepsydra, bo manipulator nie ma opcji odejmowania konkretnej liczby dni. Jaką aspirację ma ten randkujący blondas, w sensie Arlo? Przyjemność. Logda? Zorkadu? Komu?
Lu? Tschüss. Odjąć po jednym dniu, ale to też nie jest super przydatne. No bo jak chcesz odjąć Simowi 15 dni, to będziesz klikać 15 razy, żeby jeden dzień odjąć. To po prostu się menu z lodówki włącza inseminatorem i jazda i odejmujesz od razu 15 dni. Mogę ich położyć spać, bo mam moda na to, jakby co. Że do chyba 5 rano mogą o dowolnym poziomie energii iść spać. Wspaniała rzecz, polecam. Nie pamiętam za nic, jak się nazywa, ale chyba se znajdziecie. No i Seba nie odrobił tej pracy domowej, no ale dużo mu nie zostało, no. Bez przesady. Jak masz 15 dni, to 3 razy 5 albo 5 razy 3. No tak, ale no jak chcesz 14 odjąć, to już jest trochę gorzej, no nie? I za to licz teraz. Jeszcze przy odejmowaniu hajsu jest w manipulatorze rzeczywiście spoko. To, że oddzielnie tysiące, oddzielnie setki, ta się zapętliła oczywiście. I można sobie to jakoś tam podliczyć. Ale z odejmowaniem wieku to dla mnie to by było zdecydowanie za dużo. Od kiedy mam moda na mniej gadania, więcej jedzenia? Nie wiem, od dawna. Pewnie z 2 lata. No dobra, u nich to będzie tyle. Więc to będzie ogólnie tyle. Tylko sobie zaznaczę. No i w tej turze mam do przegrania jeszcze 4, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 17 dni. Tak, takie resztki w różnych rodzinach mam do dogrania. W wielu rodzinach jest po jednym dniu, więc już to sobie połączę po prostu z następną turą. Jak mi się kiedyś jeszcze będzie chciało w to grać. Chyba w najbliższym czasie niekoniecznie. Po live'ie zawsze odpuszczam sobie znowu. Proszę być ciszej. O, a ja akurat totalnie nie potrzebuję tych ukrytych umiejętności i takich różnych rzeczy podglądać. Nie wiem. Nigdy chyba tego nawet nie robiłam. Czemu nie ma na to moda, że kiedy Simowie nie odrobią pracy domowej i pójdą do szkoły, zeszyt znika? Bo o wiele za łatwo by było mieć dobre oceny wtedy? Znaczy, w sumie jest taki mod. Partial homework credit. Bo wtedy po prostu jak masz jedną pracę domową i odrobisz jej powiedzmy 50%, to ci się ocena nie zmienia. Jak odrobisz całą, to ocena idzie do góry, jak nie odrobisz wcale, no to do dołu, tylko że po prostu jakby tyle ile pracy domowej odrobisz, o tyle ci ocena skoczy albo opadnie. Więc możesz częściowo tylko tę pracę domową zrobić i z tego względu w tym modzie rzeczywiście ten zeszyt znika codziennie. Także jest taki mod. Ja go już nie mam teraz, miałam go przez jakiś czas, ale trochę mnie jednak wkurzał, więc go już nie mam, ale jakby co to jest. Na mod The Sims oczywiście. Co? Aha, rozumiem, że to nie był błąd z tym nie mając. Nie rozumiem.
W takim razie nie rozumiem. Ale nie zniknął żaden zeszyt, ja go młotkiem rozwaliłam. Bo chciałam sprawdzić, że to faktycznie działa, bo mi ludzie pisali. Nic nie zniknęło, spokojnie. O, płatki do mnie przyszły, akurat jak kończę. A to dziękuję bardzo. A drugi zeszyt pod szafę schowałam, bo był zbugowany. O. W dwójce można albo postawić gołą działkę, albo postawić gotowy dom razem z działką. Tak jak w trójce. Aha, w sensie, dobra, to jest w porównaniu do czwórki bardziej. No to tak, no to można w trójce tak samo. Postawić sobie po prostu oddzielnie działkę. I możesz mieć działek tyle, ile ci się tylko zmieści. O, siemanko. Tylko, że no tam, gdzie akurat można, no nie? Możesz sobie wsadzić działeczkę i sobie tam wejść i sobie zbudować dom i fajnie, nie? Jeszcze adres tego sobie wpisujesz i w ogóle takie... Fajnie można sobie zorganizować przestrzeń. A dziękuję bardzo. Ketsber Eats, jak zwykle. To używasz innego moda, żeby Sim mógł zrobić połowę pracy domowej? Nie! Teraz mam takiego moda, że... A dziękuję bardzo. Jeszcze herbatka do mnie przyszła. Teraz na oceny mam takiego moda, że... Sim musi raczej odrobić całą pracę domową. W sensie, no nie ma żadnego... połowicznego liczenia tej pracy domowej, więc albo odrobi, albo nie odrobi. Tylko, że jest po prostu większa losowość w tym, czy ta ocena pójdzie w górę, czy w dół. Może być tak, że ileś dni odrabia lekcje codziennie i mu ocena w ogóle się nie podnosi, no nie? I tyle. I to mi pasuje. Bo już miałam tych modów na oceny tyle, że o matko bosko. No, jeszcze tak z parę minut wam dam, bo i tak sobie jem. Więc jak jeszcze coś chcecie, to dawajcie znać. Ale za parę minut będę znikać. A nie pamiętam za nic, jak ten mod się nazywa. Mogę zajrzeć do folderu i spróbować go ewentualnie poszukać. Tylko, że będę musiała wam wyłączyć, bo ja chcę, żebyście mi zaglądali. Downloads, mods. Chciałam w ogóle może jakiś folder na to, żeby to łatwiej znaleźć. Chyba nie. A, school? School grade mod? Teraz znajdę. Niewykluczone, że to od Simlera w sumie. Aha, to jest ze School Mods po prostu od Simlera, tylko ja wcześniej... Simler 90 jakby co? Simler 90 się nazywa. Bardzo fajne mody, bardzo polecam. I tutaj jest ileś tych modów. Ja wcześniej miałam tylko tego na płacenie za szkołę prywatną. Ale tutaj ich jest dużo generalnie i school grade to jest właśnie to na te bardziej losowe oceny. Także bardzo proszę. A po co w kwitnących wzgórzach zmieniać populację? Zmniejszać znaczy się. Nie ma takiej potrzeby. Tutaj no... Pomyślałam o tym, żeby jakoś powybijać tych simów, ale ja nie potrafię. Ja wszystkich za bardzo lubię. Znaczy, mam jeden zasadniczo plan.
który chyba nawet na angielskim kanale będzie jako film, gdzie rzeczywiście wybije dwóch simów, ale to jest jedyne, na co mnie stać. Oczywiście absolutnie wam nie powiem kogo. Nawet nie liczcie na to. Wiesz co, Gretchen, szybciej było wyłączyć ekran w OBS-ie, niż przesuwać te suwaczki tam, co te foldery się pokazują z szybkiego dostępu, no nie? Nie lubię tego pokazywać. Danionek, ty naprawdę mało wiesz o modach do dwójce. Realistic Sickness mod, szczególnie jego pierwsza wersja, wybije ci połowę otoczenia. Przysięgam. A ja Gilberta Jacketa akurat też zabiłam w tym miłowie. Proszę nie migać. O, modne, realistyczne pożary, jas. Znaczy, to nie jest zamysł, że realistyczne pożary, tylko że po prostu groźniejsze pożary. Danionek, tylko też jest taki problem z chorobami w dwójce, że Sim teoretycznie nie powinien umierać na przeziębienie, ale umrze na przeziębienie, bo nie dostanie nigdy zapalenia płuc, jak mu się pogorszy. To jest po prostu błąd w grze. Ale jednocześnie, znaczy jest oddzielny mod, który naprawia tylko to, więc polecam sobie to połączyć z Realistic Sickness i jednak wziąć tę wersję Realistic Sickness, tę drugą, bo ona też jest mocna, tak czy siak, bo ta pierwsza to jest katastrofa jakaś. Absolutnie nie warto tego moda mieć. No, ale jakby co, to będzie okej połączenie, myślę. Dobra, policzę, już niech wam będzie. Dwadzieścia cztery rodziny. Tutaj mieszkała rodzina Ramaswami / macierzanka, ale zabiłam tych rodziców i dzieciak jest teraz w opiece społecznej. Więc kiedyś co może zaadoptuję tę dziewczynkę. Bo oni tak sobie siedzieli bez sensu, nie grałam nimi w ogóle. Mod na groźniejsze pożary się nazywa mod na groźniejsze pożary, czyli More Dangerous Fires. Mhm.
Zepsuty nos Pri na starszej, czystej wersji? No, przede wszystkim na Maxisowej wersji jest zepsuty. No niestety dziecko nie dostało tych pięknych oczu jej. Z tymi rzęsami po prostu do nieba. Niestety ich córka jest bardziej do ojca podobna. Chociaż, no, chociaż tyle, że tego zepsutego nosa nie wzięła. W ogóle czego czystą wersję trzeba zainstalować, żeby Rama z Fami rodzina miała czyste mordy? Znaczy Priya zasadniczo. Bo oni są z czego? Z któregoś tamtego podotoczenia, no nie? Ja mam je wyczyszczone wszystkie, więc oni mi się już nawet nie respią nigdzie. Obecnie najbardziej lubię rodzinę Tinker. Tutaj. Tak mi się wydaje. Savannah! Tak, tutaj jest Savannah, Troy i ich bliźniaczki Kelsey i Penelope. Oni są z pogody, okej. Okay. Dobra, prawie zjadłam. Idę, misiaczki. Bardzo miło by, mi było was tutaj ugościć w moim starym Miłowie. Widzimy się za 9 miesięcy. Nie wiem jeszcze, co powiedzieć. Dzięki, że byliście tak licznie. W szczycie nawet było chyba prawie 200 osób. Także jest nieźle. No. W przyszłym tygodniu chyba Dragon Ball. Tak jak miało być w tym tygodniu. Wydaje mi się, że chyba powinno mi się udać to zrobić. No. I tego. I idę dokończyć montowanie wzgórz. Także dziękuję za miłą pogawędkę, za umilenie mi czasu w nudnych rodzinach. I jak zwykle. Dziękuję bardzo za oglądanie. I widzimy się w następnym.